zespół The Beatles. Taki fanklub istnieje. Ale przedtem nagranie grupy o nazwie Budgie, Papuga. Państwo znakomicie znają ten zespół z wielu płyt, niektórzy nawet z bezpośredniej konfrontacji, bo grupa ta niedawno była w Polsce. Było kilka telefonów z prośbą o nagranie zespołu Budgie. Zespół Budgie w utworze Allison. To był zespół Budgie, ale głos wokalisty szalenie mi przypominał. Wydatnie nie wiem, jak gdyby pasma wysokich tonów, jak gdyby, ja myślę, i charakterystycznego głosu. Ja myślę, że to tak specjalnie zostało zrobione. Zresztą ta piosenka jest mi szalenie bliska, choćby z tego właśnie względu, z tej najnowszej płyty zespołu Budgie, że przypomina mi Johna Lennona, jednego z czterech wspaniałych. Proszę Państwa, w studiu prezes lubelskiego fanklubu zespołu The Beatles, pan Krzysztof Werner, napisał do mnie list. I w tym liście, między innymi, oprócz tej informacji, że klub istnieje, że działa, że miał kłopoty i teraz ma ich jeszcze więcej, i to zupełnie innych, otrzymaliśmy przy okazji właśnie taką listę przebojów wewnętrzną, fanklubową. Nagranie zespołu The Beatles na pierwszym miejscu, piosenka And I Love Her. Bardzo dobrze znamy ten utwór, kilka razy był prezentowany w naszym programie. Na drugiej pozycji In My Life, na trzeciej Help, na czwartej Strawberry Fields Forever i na piątej Let It Be. Wszystkie piękne. Zresztą 300 piosenek Beatlesów, które znam. No tak, trudno jest wyłonić jakiś. Chociaż dla mnie super przebojem zespołu Beatles jest Hey Jude jednak. No na pewno, na pewno. Panie Krzysztofie, niech pan powie, jak to z tym fanklubem. Coraz więcej w Lublinie fanklubów, bo wiem, że chcą zorganizować fanklub Manamu, fanklub Izabeli Trojanowskiej, Budki Suflera już działa przy Młodzieżowym Centrum Kultury i teraz fanklub zespołu The Beatles. No na pewno, w ogóle fankluby, no to jest coś fajnego, to jest rzecz niepowtarzalna. Kiedyś był taki szał na fankluby w latach 60. A no tak, potem tak, oczywiście. Była przerwa i teraz znowu. Taka posłucha i właśnie lata 80. Właśnie przynoszą nam na te właśnie fankluby. Ilu członków? Fanklub nasz liczy 30 osób. No, mam nadzieję, że będzie oczywiście więcej. Przy okazji powiem, że fanklub działa przy klubie Akord, spółdzielni mieszkaniowej Czechów. Tak, właśnie dzięki uprzejmości właśnie tego klubu Akord. Podobno na poddaszu, tak? Tak, na poddaszu, bardzo wysoko. Jesteśmy na 10 piętrze. Mhm. Szczególnie to bym jakoś chciał podziękować właśnie kierownictwu klubu Akord. Kierownictwu, no to znaczy pani Begini Rybak, Barbary Kowalskiej, które pomogły nam dziękujemy. Troszkę udostępniły. Pani Regino, dziękujemy serdecznie. Tak. To naprawdę fajna sprawa, że się pomaga młodzieży, nawet w tej działalności, która wydaje się tak z boku dla ludzi, powiedzmy, starszych, niepoważna i taka czasami nawet denerwująca. Ale to jest naprawdę fajna zabawa. Jak działa klub? No, w programie fanklubu w ogóle mamy obszerny gdyby program, oprócz oczywiście prezentacji pełnej dyskografii zespołu i mitu. Rozpowszechniamy słowa piosenek i tłumaczenia, no, to bardzo popularne. Młodzież jest bardzo zadowolona właśnie z tego, że możemy im właśnie udostępnić te słowa, noty, zdjęcia. Tak? Tak, tak, właśnie to nasze takie nowum, że tłumaczenia również. Organizujemy również spotkania z ciekawymi ludźmi. Mam nadzieję, że pan, panie Jurku, odwiedzi nasz fanklub. Jestem nieciekawy. Posiadamy również klubowy zespół rockowy, który interpretuje zespoły, utwory zespołu The Beatles. No oczywiście inne utwory, tam Shadowsów i tak dalej. Ale przede wszystkim jednak. Ale jednak Beatlesów, tak, bo to są po prostu fanowie. Również, co jest u nas ciekawe, że w ostatnią sobotę każdego miesiąca prezentujemy twórczość innych zespołów niż The Beatles. I czyli nie ma klapek. Tak? Nie ma. Działamy gdyby wszechstronnie. No ale większość zespołów obecnie działających i tych sprzed 2 czy 3 lat no, szalenie dużo czerpało z dorobku zespołu The Beatles. I właściwie ta cała brać muzyczna świata ma ścisły związek. Ma wielki wpływ jednak na twórczość. A od grudnia no, co chcemy? Naszym marzeniem jest, żeby zacząć pełną prezentację twórczości lubelskich grup. Budka Suflera, Baj. Czy pan wie, że Budka Suflera jako cały zespół
zakochana jest w Beatlesach. Nawet grają Beatlesy. Tak, tak przypuszczam, przynajmniej słuchając tych utworów. Jednak zawsze coś można znaleźć. No tak, taka jest prawda. Bo to właściwie jest jednak podstawa taka muzyczna, gdyby twórcze zespołu The Beatles, że no trudno jest stworzyć coś odmiennego, żeby nie było jakichś cząstek z muzyki właśnie tego zespołu. Baim również ma w swoim repertuarze. Tak, oni co wiem, że bardzo uwielbiają Paula McCartneya. To wiem właśnie. Beata i tak. Tak. W ogóle. Zresztą są mieszkańcami chyba waszych. No tak, na Paganiego mieszkają, tak, tu niedaleko naszego nawet klubu. Co jeszcze? Poza tym, no chciałem jeszcze wspomnieć, że jak gdyby wspiera mnie ze strony tak młodzieży, jak gdyby mój zastępca, Miecio Jarosiewicz, no który... Jest za szybą. Tak, jest za szybą. No ale to mamy troszkę, dwa krzesła, jeden mikrofon i troszkę nie mogliśmy się dla tutaj... Dla Ulki wystarczyło dzisiaj, już Żamietka nie wystarczyło. Tak. A poza... Słyszałem, że macie zamiar również wydawać znaczki i pewne publikacje. Tak, tak. Już co mamy? Dysponujemy własną pieczątką, tak. A następnie znaczki już są zamówione, no kwestia 2-3 tygodni, no i będziemy mieć znaczki, które będą trzykolorowe. W każdym razie to wszystko jest na razie w rozpędzie, tak? Tak, tak. No działamy od września dopiero. Dopiero to się maszyna tak gdyby zaczyna rozwijać. W każdym razie, jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, myślę, że z młodych ludzi wiele osób, fanklubem, to podaję adres. Fanklub zespołu The Beatles 20844 Lublin, to dla korespondentów ewentualnych, ulica Smyczkowa 4, w nawiasie Poddasze, klub Akord, tak? Tak. Panie Krzysztofie, dziękuję za rozmowę. Gościliśmy prezesa fanklubu zespołu The Beatles, pana Krzysztofa Wernera, za 15 minut godzina 8. Skoro mówiliśmy o Beatlesach, najnowsze opracowanie piosenki zespołu The Beatles. Zespół nazywa się Monsoon, jest to trio i to trio pochodzące z Indii, żeby było jeszcze ciekawiej. Temat Lennona i McCartneya, Tomorrow Never Knows, w takim trochę nowofalowym opracowaniu gra trio Monsoon. Na początku może i informacja. Jak taka, się zjawiasz, to znaczy, że coś, tak, się coś się dzieje. I właśnie jutro przypada 43. rocznica urodzin Johna Lennona. A, no rzeczywiście, zapomniałem. Urodził się w szpitalu Maternity na Oxford Street 9 października 1940 roku o 7 rano. I wiem, że masz zamiar kontynuować kolorowe opowiadanie, kolorową historię z początków malutkiego Johna. To może w zwyczajenie. Ale o tym powiemy sobie może za pół godziny przy drugim wejściu. Natomiast chciałem dowiedzieć się, czy wielu fanklubowiczów przybyło fanklubowi na Czechowie. Jest to jedyny fanklub w naszym regionie. No i fanklub, który wspaniale działa. Tak, może fanklub w całym regionie, jeszcze byłym lubelskim, można to tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o nowych fanów, to z dnia na dzień przybywa. Może to i robi częściowo na pewno program, który prowadzimy u siebie. Nie plusy. Tak często tu nie było. Plus może nasze gazety lokalne. A najważniejsze chyba to ciekawe informacje na naszych spotkaniach. Spotykacie się zawsze w soboty, tak? Tak, tak. Właśnie przyjęliśmy te soboty, ponieważ dużo młodzieży, która przybywa do nas, ma wolne te soboty, bo to jest najczęściej młodzież ucząca się czy studiująca.
I właśnie każda sobota, po prostu chcemy wszystkich przyzwyczaić do tego terminu, do tej soboty, do godziny 16, tak, żeby przybywali. Ja muszę to Państwu powiedzieć, że fan klub dorobił się wspaniałych legitymacji, to jest dość istotne, no i pięknych znaczków, takich mosiężnych, różnokolorowych. Ja akurat no właśnie widzę na piersi zawieszony taki znaczek w kolorze zielono-złotym z jabłuszkiem. I, ale to są trzy rodzaje tych znaczków. Tak, to złote to dla wybitnych znawców. Historii zespołu Beatles, tak? Tak? Natomiast oprócz srebrne. Tego jeszcze są srebrne, to są przeznaczone dla osób, które są gośćmi naszego fanklubu. Najczęściej albo osoby, które przeprowadzają jakieś prelekcje muzyczne, czy zespoły u nas działające, które do nas przybywają, to również otrzymują właśnie srebrne odznaki, a brązowe to są właśnie dla naszej braci takich fanowców, ogólnie biorąc, znaczy ludzi, którzy nie wiedzą wszystkiego, ale dużo wiedzą. Tak. I takich dużo jest u nas. Tak, no myślę, że przynajmniej tutaj ci przerwę w tym momencie, bo czas na pierwszy utwór w wykonaniu Johna Lennona, ten najwspanialszy twoim zdaniem. No chyba Imagine. Chyba Imagine. Za 28 minut, godzina 7 już. Proszę Państwa, prognoza, ta urzędowa, oficjalna, zapowiada, że zachmurzenie dzisiaj duże. No i teraz może przypomnimy sobie początki, kiedy to pojawił się na świecie 43 lata temu John Lennon. Tak, jeszcze się nie pojawił, jutro się pojawi. Jutro się pojawi, a może bym taki fakt przypomniał z dzieciństwa Johna Lennona, który uwielbiał bardzo schodzić z swoją ciotką Mimi na plac Pola Truskawkowe, tak właśnie się nazywał ten plac, gdzie odbywały się festyny dziecięce. Mhm. Tym właśnie festynem opiekowały się dziewczęta z Armii Zbawienia i właśnie kiedy to John słyszał już orkiestrę, która zaczynała grać, niecierpliwił się i właśnie można powiedzieć, zmuszał ciotkę Mimi, żeby z nim poszła i żeby właśnie uczestniczył w tym festynie przeznaczonym dla dzieci. I tak, właśnie między innymi później powstał piękny utwór Strawberry Fields Forever. Tak. Muszę ci powiedzieć, że akurat ten utwór jest o tyle wyjątkowy, ponieważ ja Ringo Starra nigdy nie miałem za dobrego perkusistę i to jest najlepiej zagrany przez perkusistę zespołu The Beatles utwór. Nie wiem, czy ty tak sądzisz. Z tego względu go pamiętam, nie, ale to tak na marginesie. Natomiast powiedziałeś ciocia Mimi. Ta ciocia Mimi właściwie towarzyszyła mu przez całe dzieciństwo, bo właściwie matka zostawiła swojemu losowi Johna. Tak, prawda? Tak. Same wychowanie właśnie zajmowała się ciotka Mimi. To mniej więcej już od 18 miesiąca życia Johna Lennona. Z tego względu, że były no, sprawy natury takiej, że Fred Lennon i Julia Stanley, to właśnie rodzice Johna Lennona, po prostu żyli w separacji, następnie rozeszli się. I tą funkcję matki i osoby, która się opiekowała, przejęła właśnie Mimi, to jedna z sióstr. Zgubili dziecko, ale to dziecko bardzo jednak pamiętało w pewnym sensie i ten fakt zaciążył na charakterze Johna, który był taką niespokojną duszą. Właśnie takie niespokojne dusze potem wykształcają się w ludzi młodych, opuszczonych, prawda? Jednak ta matczyna miłość jest szalenie ważna. I to wyszło potem w działalności artystycznej, przecież masę utworów jednak tak, może jeszcze matce dedykował. Tak, to może w późniejszej nawet już działalności utwór Mother, gdzie właśnie John wspomina to, że jednak matka, mimo że go nie wychowywała jako tako, ale jednak jakiś miała wpływ, szczególnie w późniejszej działalności jego, po prostu rozmyślał nad tym, dlaczego małżeństwo rozpadło się jego rodziców. Dlaczego został sam? Tak, później, znaczy w samej działalności, w utworach zespołu The Beatles, John skomponował utwór zatytułowany Julia, który był poświęcony właśnie tylko matce. To był utwór o matce i dla matki. Biały album. Biały album, tak.
No i może Julie posłuchamy dzisiaj, ale tak wpadliśmy w minorowy nastrój. Myślę, że wielką radością właśnie były te wycieczki na Strawberry tak. Fields Forever, prawda? Posłuchajmy. Strawberry Fields Forever, The Beatles. 5 minut po godzinie 7:00 to informacja dla śpiochów. A w naszym studiu witam lubelskich klubów z powodu Beatles. Chciałem zapytać o taką rzecz. Ja wiem, że John Lennon cieszy się wielkim kultem wśród waszych fanów. No, ale czy jest, czy Paul McCartney jest gorzej traktowany? Może powiem taką sprawę, że u nas fanowie są, można powiedzieć, podzieleni. Podzieleni są jednak, właśnie sympatycy wszystko. Johna Lennona i Paula McCartneya. Oprócz tego no, są oczywiście i fanowie George'a Harrisona i Ringo Starra nawet, mimo że... Tak, ale przewaga jest... Ale przewaga jest jednak Johna Lennona. Mhm. Drugą pozycję Paul McCartney. To może taki, jak i w twórczości. Można było się domyślać. Tak, to właśnie tak wygląda u nas w klubie. Krzysiu, powiedz wszystko o klubie. Adres dokładnie i jak ewentualnie się można zgłaszać, bo wiem, że dzisiaj ewentualnie... Tak, ja właśnie serdecznie od razu zapraszam. Tak. Serdecznie właśnie wszystkich zapraszam do klubu osiedlowego Akord, który się znajduje na Czechowie, ulica Smyczkowa 4. Poddasze, jeżeli właśnie dla osób, które by chciały z nami pisać, podaję dokładny adres 2844 Lublin, oczywiście ulica Smyczkowa 4 Poddasze. Właśnie działamy w klubie Akord, przy klubie Akord. Tak. Czy dzisiaj duch Johna będzie obecny podczas spotkania? No tak, będzie na pewno dzisiaj nasi fanowie nas słuchają na pewno wytrwale, bo tydzień temu właśnie dowiedzieli się, nie wiem jak, ale że będzie coś. Że będzie spotkanie o Johnie. Prezesa tutaj przed mikrofonem, ale coś specjalnego przygotowaliście? No dzisiaj chcemy w ogóle poświęcić dzień Johnowi Lennonowi. Tak? W ogóle... Tak, przeglądaj całą, tak, całą jego twórczość, nie tylko urodziny, ale i cały okres. Czy będzie zagrana Julie? No oczywiście, na pewno. No Imagine Julie i wiele innych. Ja dziękuję ci pięknie za wizytę dzisiaj w studiu. No i myślę, że znowu jak się coś tam wydarzy. Tak, to się spotkamy. I tutaj. Kolejna rocznica, to wpadniesz. Tak. Dziękuję ci. Dziękuję. Julie. Za 21 minut godzina. Werner, prezes fanklubu zespołu The Beatles w Lublinie. Tradycyjnie się zjawiam, jak coś witam się dzieje. I właśnie są z niejakiej... Penny Lane, tak. Bardzo dobrze. Właśnie z ulicy, o której na ostatnim spotkaniu coś mówiłem, troszeczkę o Johnie, bo ulica związana oczywiście z Beatlesami. Tak. No utwór. I utwór właśnie, kiedyś był wielki przebój. Penny Lane. Beatlesi w tym przeboju oczywiście śpiewali o ulicy, która tyle dla nich znaczyła, prawda, w pierwszej kamyczce. No te kamyczki nam tu będą szemrały, prawda, do końca programu. Myślę, że o tym wszystkim ciekawym, co ostatnio do fanklubu dotarło i tych ciekawych sprawach, bo macie kontakt bezpośrednio. Tak, tak, mamy kontakt bezpośredni, właśnie w ubiegłą sobotę. Ale o tym porozmawiamy. Przybył do nas ktoś. Porozmawiamy za 5-10 minut, a o godzinie 7:00. Proszę Państwa, przed tygodniem prezentowałem to nagranie, ale w takim próbnym zgraniu i powiedziałem, że nazywa się Plamy na Słońcu, ale to nie taki tytuł. Wyspy bez nazw ostatecznie jest taki tytuł. Po prostu jest taka instytucja jak ZAIKS i jak już jakiś tytuł gdzieś tam się powtarza, to oni nie przyjmują do wiadomości, proponują po prostu inne hasło i to inne hasło brzmi na dzień dzisiejszy Wyspy bez nazw. Ta piosenka się nazywa i ta piosenka myślę, że dość często będzie powracała
do nas na antenę radiową. Krzysztof Werner, prezes fanklubu zespołu The Beatles i najnowsze wieści z fanklubu. Co się dzieje w fanklubie? Członków przybywa? Tak, oczywiście przybywa i to z całego kraju i zagranicy. Nawet przybył wam człowiek urodzony w Liverpoolu. Człowiek z Liverpoolu, John McGrath, który właśnie drugi raz już gościł w naszym fanklubie. I przywiózł oczywiście za drugim razem już troszkę różnych ciekawostek. Kamyczki tak. Z Penley. Kamyczki z Penley, tak. Ale nie tylko. Bo tu przede mną jest masa zdjęć, pocztówek. Tak, się trochę już zagubiłem rozkładając te i materiały. Co druga jest autentycznym podpisem Johna Lennona, Paula McCartneya, George'a Harrisona i Ringo Starra. Tak, wspaniałe pocztówki, bo właśnie tu, teraz patrzymy na pocztówki, które właśnie John nam tutaj przywiózł. Oczywiście nie John Lennon, ale John McGrath. Tak. U mnie również, tak jak w wypadku tutaj mówiłeś, tytuł utworu Budki Suflera, również taki troszeczkę błąd, który nie jest błędem, ale właśnie w ostatnią sobotę dowiedziałem się, że parking, na którym kiedyś znajdował się Cavern Club, przestał istnieć, już samochody nie smrodzą, nie stoją tam, po prostu wybudowano nowe cavern. I właśnie w tym miejscu powstaje Cavern Mecca, to znaczy dokładnie już w kwietniu przeprowadzają się ludzie, którzy... To znaczy Cavern Club, powiedzmy co to było, bo na przykład najmłodsi nasi słuchacze nie wiedzą. Sam Beatlesi po prostu grali, jako zespół jeszcze amatorski. I tam w tym klubie poznali Briana Epsteina, to znaczy Brian Epstein tak. Wybrał się do nich, żeby ich posłuchać. A z tego względu, że właśnie... Późniejszy menadżer i w pewnym sensie no piąty Beatles, jak się o nim tak, mówi. Tak, właśnie wielki przyjaciel Johna Lennona. I poza tym właśnie Brian Epstein zjawił się właśnie w Cavern przez to, że jaki Raymond Jones zapytał się o płytę My Bonnie Beatlesów, którzy wówczas grali w Hamburgu i w Liverpoolu nie byli na tyle znani. Po prostu Epstein nie miał na składzie tej płyty, ani w ogóle żadnej płyty jeszcze Beatles, ale się zainteresował, co to bo za hasło, nie chciał klienta z kwitkiem odstawić i po prostu sprowadził tą płytę z Hamburga z wytwórni Polydor. Tu wasz przyjaciel z Liverpoolu, sympatyczny John, zrobił rzecz niesamowitą, bo po prostu państwo wiedzą, ulice mają takie tablice z nazwami. Tak, po prostu. Wyrwał taką tablicę z jednego z domów i to w Lublinie wylądowała ta tablica. Dokładnie pięć tablic. Pięć. Bo z ulicą właśnie Penn Lane i z ulicami poświęconymi czterem wspaniałym. No i te tablice będą zdobiły oczywiście pomieszczenie waszego fanklubu, co? Tak, już trochę jest coraz mniejsze te pomieszczenia. Jeszcze przypomnij, gdzie to się znajduje. Adres fanklubu może od razu podam, żeby każdy mógł sobie do nas napisać czy przyjść. Fanklub zespołu The Beatles przy klubie Akord, ulica Smyczkowa 4, łamane przez Poddasze, 20 Czechów, tak? 20844 Lublin. Klub nie jest klubem lokalnym, działającym na terenie miasta, ale również chętnie przyjmującym zgłoszenia fanów. Tak. No, przede wszystkim z naszego regionu. Z całej Polski mamy, no i za granicą mamy również. Słuchaj, ty bardzo prosiłeś, żeby na dzisiejszy program przygotować, ja zwyczajnie zapomniałem, parę utworów, m.in. Penny Lane, choćby z tego względu, tak, że tablica jest i parę zdjęć z tej ulicy. Ale no tak się złożyło, że o tym zapomniałem. Ale mam taką zawsze piosenkę, jak to się mówi, wiesz, piosenkę Beatlesów, która zawsze leży na półce do ewentualnego odtworzenia. Nie jest to wprawdzie Beatlesów, Johna Lennona i to najnowsze nagranie. Wysłuchamy? Bardzo chętnie. John Lennon, proszę państwa. 16 minut po godzinie 7. John Lennon w nagraniu dyżurnym z półki. Ktoś zadzwonił, zapytał, co się dzieje w ogóle z piosenkami Beatlesów, czy my nie mamy, czy zostały skasowane. Po prostu, proszę państwa, są pod kluczem jak na razie i ja zapomniałem tego klucza i stąd nie mamy dzisiaj nagrań Beatlesów, ale Beatles jeszcze nie raz na pewno powrócą na naszą antenę. Również ktoś zadzwonił i pytał się, czy ewentualnie nie można zrobić Krzysztofie konkursu, a nagrodą w tym konkursie byłby jeden z kamieni. Oczywiście, można zrobić. Można. Masz trzy kamienie. Z chęcią podaruję, bo było na troszeczkę więcej kamieni, tylko one ubywają.
Można było nawet w kamienicę zbudować, teraz ledwo na półce się. Tak. Ja myślę, że o tym konkursie z Beatlesami to pomyślimy przy okazji jakiejś wielkiej rocznicy. No i ja sobie rekwiruję jeden kamień, dobrze? To znaczy teraz ci nie zabiorę, ale pamiętaj, że ten to jest nagrodą w konkursie. I trzeba, Jurku, jeszcze powiedzieć, że wiesz, utwory Beatlesów pod kluczem przez to, że one są tak wspaniałe, trzeba je pilnować. Trzymać, tak. Akurat tak się składa, że Lublin posiada komplet nagrań i ta słuchaczka, która się martwiła, że może zostały skasowane, to nieprawda. Są po prostu, proszę Państwa, pod kluczem. Blizny, zdjęcia, autentyki, po Beatlesach oczywiście. I pamiętam nawet taki kiosk, gdzie tylko sprzedawano tablicę z napisem Penny Lane. Czyli to można podejrzewać tę sytuację, że... Są klienci, którzy zrywają, a rozumiem. Jest sklep, czyli można, momentalnie można wiesz. Czyli można założyć w tej chwili już po pierwsze, że te tablice przywiezione przez tego Anglika to wcale nie autentyczne, bo już pewnie tysiące razy ktoś je tam, prawda, wkładał do tej ziemi po tych kolejnych wyrywanych, tak? Być może, no to Krzysztofowi, który akurat też również uśmiecha. Cofam w takim razie swój pogląd na temat kolegium. Czy masz jeszcze coś ciekawego? Nie, sądzę, że na razie to dyżur upływa pod hasłem z pogody sobotniej. Spokojnie. No, Warner w studiu. Prezes fan klubu zespołu The Beatles. Muszę ci powiedzieć, Krzysiu, że przypominam sobie chyba, to był rok 1966, koniec listopad, grudzień tego roku i początek 67. Beatlesi wtedy nagrywali Sierżanta Peppera. Tak. No tak, bo on się ukazał w 67 roku, gdzieś późną jeden wiosną. Jeden z najlepszych longplay grupy. Tak, i wtedy, kiedy Beatlesi nagrywali Sierżanta Peppera z George'em Martinem, tam za szyby grupę obserwowali muzycy z zespołu Pink Floyd. Jeszcze nie David Gilmour, bo on nie grał wtedy tak, w zespole Pink Floyd, tylko Syd Barrett, Roger Waters, tak, Nick Mason i Richard Wright. Tak sobie akurat przypomniałem. Natomiast co dzisiaj? Co dzisiaj z Beatlesami? No, wiadomo, Johna nie ma. Dwaj koledzy właściwie... Ale nurt Beatlesowski coraz bardziej się rozpowszechnia, powstaje. Ale tu masz jakieś ściągawki. Tak, ściągawki mam, tak. Ale na początku może troszeczkę z tymi tablicami jeszcze, żeby nasi słuchacze nie pomyśleli, że po prostu zostały rzeczywiście zerwane z budynku. Dobrze, nie? Dobrze. No zostały zerwane. Już temat został zakończony. W którymś razie w Liverpoolu po rozpadnięciu się zespołu fanklub przestał jako tako istnieć do 73 roku, gdzie właśnie Tin, człowiek, który założył Cavern Mecca, spowodował to, że nurt Beatlesowski zaczął powracać. Ludzie stwierdzili, że Liverpool bez Beatlesów, bez ich muzyki jest po prostu nie z Liverpoolem, jest miastem jakimś brzydkim, po prostu nieciekawym. I właśnie w 73 roku zaczęli się spotykać w różnych właśnie restauracjach, kawiarniach. Później otrzymali lokal i założyli właśnie Cavern Mecca. Ale to dopiero było właśnie w 80 roku. Właśnie w roku, w którym tragicznie zginął John Lennon. I następnie zaczęli właśnie gromadzić wszelkie materiały, jakie były do dyspozycji w Liverpoolu. Między innymi skompletowali całą scenę ze starego Cavern, gdzie Beatlesi zaczynali swoje kroki. Postawili na tym telewizor, włączyli magnetowid i tak jest do dziś. Oglądają Beatlesów na okrągło przez właśnie magnetowid. No nie tylko oni, bo tam przecież masę turystów. Tak, masa turystów. Ilość członków takich stałych to wynosi, to w ściągawkach muszę, 1500. Cavern Club, tak? Tego Mekki, tak, tak, Mekki. Oprócz tego korespondują z fankluami z 35 krajów. Ja będę 36, bo jako pierwszy z Polski nawiązałem z nimi kontakt. Jako fanklub. Oczywiście. Poza tym miła sprawa, że przy pierwszym pobycie Johna przekazałem mu wszelkie nasze materiały reklamujące fanklub. Ty mówisz o przyjacielu. Tak, tak, o przyjacielu. Tak, tak, żeby nie mylić tutaj. I właśnie przekazałem mu te materiały, które on znowu przekazał tam, w Liverpoolu, w Cavern Mecca. I zostały te materiały właśnie na tym słynnym miejscu, w starego Cavern, w gablotach rozwieszone. I po prostu są zachwyceni. Są zachwyceni tym, że coś takiego powstało u nas, że działa i że aż są takie osiągnięcia. Nie wierzyli do końca.
kamyczek. Nagroda, proszę Państwa, jest u nas i nagrodę wymyślimy przy okazji jakiejś rocznicy. Najbliższa jaka jest. I również, proszę Państwa, nie jest stracona najbliższa sprawa. Najbliższa rocznica, Krzysiu. Bo, tak, ja coś znowu wejdę że jest rocznica dzisiaj. A jeszcze chciałem właśnie powiedzieć wszystkim chętnym, którzy by chcieli nabyć cegły ze starego kawer. Można to zrobić. Jest 5000 cegieł, które właśnie wyprzedaje kawer Mekka. 5 funtów jedna cegła. Oprócz tego jeszcze, jeżeli chodzi o właśnie o cegły, to można również wpłacić pewne sumy i mieć numerek cegły w nowym kawerze. To takie właśnie są ciekawostki z tej mojej ściągawki tutaj. Bliższe informacje, ja właśnie wszystkich zapraszam, bo jest ich tutaj bardzo wiele. Program musiał parę godzin trwać, żeby to wszystko powiedzieć. Właśnie zapraszam do siebie. Tak. Klub Akord, Czechów. Czechów, tak, ulica Spyczkowa 4, 2844 Lublin, tak jak już mówiłem. I zazwyczaj spotykacie się w soboty. I właśnie teraz troszeczkę zmiana jest, że w pierwszej i w trzecie soboty każdego miesiąca i już można te informacje uzyskiwać od godziny 12 do 20. Dlatego mówię o 12, bo dla przyjezdnych, którzy po prostu później PKS-ów nie mają innych środków lokomocji. A przyjeżdżają, prawda? Przyjeżdżają. Dziękuję Ci pięknie za wizytę dzisiaj w studiu. Proszę Państwa. Dzień dobry Państwu. Poranek z radiem. Codzienna poranna audycja rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie. 6 minut po godzinie 6. Pierwsza sobota października, piąty dzień tego miesiąca. Słońce dziś wzeszło o 5.43, a przed tygodniem o tej porze czekaliśmy na wschód słońca. Wszystko przez te zmiany czasu. Szczerze Państwu powiem, że trudno mi się do tego czasu przyzwyczaić. Filmu do końca w telewizji nie dooglądam, a budzę się tuż po 5 i zdaje mi się, że już dawno po 6. Nie wspomnę o dzieciach. Ale podobno kto wcześniej wstaje, ma szansę upolować koguta. No więc słońce, jak powiedziałem, już wzeszło, a zajdzie tuż po 17. 5 minut po 17 dokładnie. Zaledwie 87 dni dzieli nas od nowego roku. Dzisiaj imieniny Apolinarego, Częstogniewa, Donata, Donaty, Fausta, Fidesa, Flawi, Igora, Justyna, Konstancjusza, Konstansa i Placyda. Wszystkiego dobrego! Dokładnie 23 lata temu ukazał się pierwszy singiel zespołu The Beatles z piosenką Love Me Do, która stała się pierwszym przebojem grupy. W związku z tym mam do Państwa dwa konkursowe pytania. Jaki utwór znajdował się po drugiej stronie tej płytki? I drugie pytanie, do którego miejsca list brytyjskich dotarła najwyżej ta płyta? Na prawidłowe odpowiedzi od Państwa oczekuje fan klub Beatlesów przy Lubelskim Domu Kultury i tam na kartkach pocztowych należy kierować pocztę. Adresując Lubelski Dom Kultury, ulica Pstrowskiego 12, 20007, Lublin, oczywiście z dopiskiem fan klub
The Beatles, albo po prostu The Beatles. Czekają na Państwa bardzo atrakcyjne nagrody, włącznie z cegłą wyjętą z rodzinnego domu Johna Lennona. Niezła pamiątka. Można komuś ewentualnie za 14 minut godziny. The Beatles w Lublinie działa przy Lubelskim Domu Kultury. To jest przy ulicy Pstrowskiego 12. No i zaprasza wszystkich fanów w każdą sobotę od godziny 17 do 19. Dziękujemy za tę informację. The Beatles, który działa przy Lubelskim Domu Kultury, a Lubelski Dom Kultury znajduje się przy ulicy Pstrowskiego 12 w Lublinie oczywiście. Otóż fan klub zaprasza na spotkania w piątki od godziny 17 do 19. Lokum klubu znajduje się w piwnicach LDK, sala numer 5. W programie wiele atrakcji i dużo muzyki zespołu The Beatles oraz dużo muzyki w ogóle z lat 60. Przy okazji fan klub organizuje arcyciekawe dyskoteki z konkursami i oczywiście atrakcją wieczoru są nagrania zespołu The Beatles, dlatego dyskoteka nazywa się The Beatles Disco. Podczas tej dyskoteki jest odtwarzana inna muzyka, nie tylko Beatlesów, ale również solowe nagrania poszczególnych muzyków tego zespołu, nagrania z lat 60., 70. oraz słynne rock'n'rolle. A jeszcze chciałem Państwa poinformować o szalenie interesującej imprezie, która nas czeka w najbliższy piątek w Lubelskim Domu Kultury. Fan klub zespołu The Beatles zaprasza na spotkanie, tematem którego będzie The Beatles Video. 16.30 to będzie jakby pierwsza część tego spotkania, w trakcie którego po prostu fani zespołu The Beatles, ale nie tylko, bo po prostu fan klub wszystkich zaprasza, mogą się spotkać z Piotrem Mecem z Krakowa, który niesamowitości, ciekawostki Beatlesów posiada w przebogatym własnym zbiorze i to zwiezie do Lublina i przedstawi. Natomiast o godzinie 19.15 pokazany zostanie film wideo, w pewnym sensie ujmujący historię zespołu The Beatles i to jest wielka atrakcja. Impreza będzie biletowana, bilet kosztuje 100 zł, a pokaz zorganizowany zostanie w sali kabaretowej w LDK. A zatem serdecznie w imieniu organizatorów zapraszam Państwa na tę imprezę. Myślę, że jutro to już ani jednego biletu nie będzie. Piątek, godzina 16.30, spotkanie z Piotrem Mecem, a potem o 19.15 historia zespołu The Beatles w wersji wideo. To wszystko w naszym popołudniowym programie. Muzyka Beatlesów też jest nam potrzebna. Ona ma jeden wielki plus, mianowicie taki, że łagodzi nasze zachowania, sposób traktowania ludzi. Tak ja ją odbieram. Może nie wszystkie piosenki, bo przecież Lennon szarpał tam ostro rockowo w pewnych momentach i ta cała ich psychedelia i też były i dymy. Pierwszy zespół, który sam pisał. Większość czekała na jakieś kompozycje. Nawet i Stonesi, bo Stonesi pierwszy utwór, jaki wyprodukowali puścili w świat, to był utwór Chucka Berry'ego, Come On, prawda? Potem też nie własne kompozycje, mu uwierzyli w sobie. Prawie z wszystkimi tak było, a Beatlesi się od razu na początku zbuntowali. Nie, musi być nasze. Oczywiście nagrali tam rolowe Beethoven, nie swoje też Chucka Berry'ego, jakieś tam inne kompozycje, ale koncentrowali się na jednak własnej twórczości i przez to są wielcy. To krótka przemowa oraz wstęp od pana Jerzego Jędrzejskiego. Brawo! Ale to ja będę głośno, ale przyjemny jestem, bo na jeziora jeżdżę. Wróćmy na jeziora. Proszę? Wróćmy na jeziora. No, dobry cykl. Dobry cykl.
A czy? A to my z tego, z Krzysztofem wychowani na Mazurach. No właśnie. Ja mam właśnie. Państwo, zaraźnie. Wychowanie na Mazurach jest. Ja mieszkałem w Węgorzewie, w Rąbowie, w Breszu, w Ostródzie, bo to nasze okolice. Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, witam serdecznie. Po dłuższej przerwie myśmy zaczynali z fan klubem z Krzysztofem, z ojcem, 100 lat temu. I to fajny powrót jest, myślę, że pan Klubowiczu będzie przebywał. Ja chciałem tylko króciutko zapowiedzieć Krzysztofa Nowaka, taki recital człowieka dla mnie szalenie ważnego, bo często bywam na Starym Mieście i od czasu do czasu właśnie Krzysztof ze swoim instrumentem gra na przechodniu. Przeżyłem to w latach 60. lądując najpierw w Londynie, a potem w Birmingham, ale także i potem mieszkając w Nowym Jorku. Trubadurzy, którzy śpiewają gdzieś tam na dworcach, Victoria Station w Londynie, czy na Houston Station, czy w Nowym Jorku, czy w Chicago. Jest ich masa. I najczęściej, w tamtym moim czasie, tej młodości, najczęściej piosenki Beatlesów. Dlatego, że melodyjne, Beatlesi są wielcy nie przez to, że ta karta jest taki, Lennon jest taki, tam George Harrison inny, a Ringo Starr, którego nie lubię, tak, dooptowany, to muszę Państwu powiedzieć, że w gruncie rzeczy najważniejsze są melodie, bo w muzyce są Beethoven, aby nie było, gdyby nie skomponował 9 czy 5 symfonii i tak dalej, i tak dalej. Beatlesom się to udawało do samego końca. Jeszcze przy okazji dwóch facetów było takie, że jeden disco polowy, a drugi rockowy, tak jak przy wolnych gitarach, Klęczon był brudny z tą swoją muzyką, ale ona przetrwała i trwać będzie do końca świata, a McCartney, a Krajewski jak McCartney i tak dalej, to kombinowali swoje melodyki, łzawe, miłe. Często przechodziłem na te koncerty i razem z nimi śpiewałem. A wracając do Krzysztofa, Krzysztof jest takim jednym z setek trubadurów z gitarką, gdzie na dole jest pokrowiec, ludzie przechodzący rzucają złotówkę, 2 złote, 5 złotych i tak dalej. On się z tego cieszy. Kocha Beatlesów, zna nuty. Byłem u niego w domu, wydał fajny tomik poezji, osobiście napisany. I jest to niesamowite zjawisko w Lublinie. Niedoceniane bardzo. Ja kiedyś kierowałem poważnym studium, najlepszym w Polsce, Hendrix tutaj w Lublinie, tu mało kto wie, że ma nam tu zatrzymać. Ja nie mówię o naszych, o Wódce, Wajmie, Uszuli, czy tam Trojanowskiej, czy Boksie, czy EWBM, która wcześniej zaczynała, ale mówię o takich tuzach typu Perfekt, Basia Trzeczelewska. Na moich rękach niemalże umierał Grzesio Ciechowski, który żegnał się płytą biłgorajska nuta o tych kurach biłgorajskich. Także to studio zostało niestety zniszczone. Jedno z najlepszych studiów w Europie. Dwa takie są. Jedno jest w Londynie, drugie jest w Lublinie. Gdzie ściany są z zapałek. Jakimś cudem próbowałem to uratować, uratowałem, kładąc się na środku studia. Wiedziałem, że umrę, nie da, bo oni chcieli po prostu ceglane zrobić to studio. Idioci kompletnie. Ale tak to jest. Wracając do Krzysia, czego wspominam o tym studiu, bo chętnie bym go nagrał. Tak jak namówiłem kiedyś Budkę, żeby nagrała I Want You. Tak jak zależało mi, żeby na płycie bardzo złotej Cisza, którą tutaj zresztą chyba Państwu pokazywałem, ona jest w samochodzie. Też bardzo chciałem, żeby Krzysztof Cygowski zaśpiewał And the Walls. Pewnie Krzysztof też myślał coś tam z repertuaru Beatlesów nagrać, ale sytuacja była niesprzyjająca. Mogę tylko tyle powiedzieć, że jak pojechaliśmy do Związku Radzieckiego na występy, to pół godziny było z repertuaru Beatlesów. Nie dlatego, że Rosjanie się tego domagali. To po prostu to z serca wypływało i z tego uszanowania muzyki, melodii tych gromadzi są piękne. Niektóre są tak przepiękne i przetrwały czas. Ja nie mówię Yesterday, bo to jest trochę plagiat, nie mówię tam o innych utworach, ale McCartney wymyślił parę melodii.
Jeszcze jedna bardzo ważna już na koniec sprawa. 5 sierpnia, 5 sierpnia, tak miesiutko już, ile to mamy? 5 dni ukazał się singiel. Dwie strony A, ale preferowany wówczas utwór to był Eleanor Rigby. Koledzy byli niedawno w Liverpoolu. Mam nadzieję, że przysiedli sobie na ławeczce przy Eleanor Rigby. Tak? Tak. Przysiedliście? Dacie zdjęcia? Tak. No, widzieliście, że ja nie myślałem, że... No i po drugiej stronie znalazła się piosenka, której nie znoszę. Kolega prezes ją znosi. Był młody. Podskakiwała w domu, wielu Sunbeam. To i niestety wyszło na to, że radio częściej grało Yellow Sunbeam i wszyscy mówili, a strona to Yellow Sunbeam, a to taka dupę piosenka z tyłu Eleanor Rigby. Chciałem po prostu bardzo zarekomendować ten utwór, tym bardziej, że poprosiłem Krzysztofa zaśpiewać, nie? Krzysiu, zaśpiewasz. A to drugie, to żółte? Też. Popieramy. Jeszcze chciałem jeszcze dla Państwa informacji. Eleanor Rigby jest jedyną piosenką, gdzie Beatlesi nie zagrali. Ciekawostka. Mało kto o tym wie i tak się nie zauważa, prawda? George Martin jest główną postacią tej narracji. Wesoły świat. Potrzebny ci mikrofon? Nie, z tego co wiem, to niepotrzebny ci. Tam jest lepsza. Stoi w bramie i śpiewa. Ale tam jest akustyka. Tutaj właśnie to. A my tutaj będziemy. Chodźcie Państwo w pierwszym rzędzie. Wszyscy w ostatnim kamerze. Jeszcze tam podlecisz, że do tych, do Alicji. Mamy niewiele, jakieś pół godzinki, bo tak się zaczynamy. Mówię, kiedyś jeszcze wielką gwiazdą Radia Z, korespondentką z Lublina. Potem objęła jedną z lepszych stacji studenckich w Polsce. Po mnie można powiedzieć. Ja w latach 60. ona tam skoczyła dla już nowych czasach. W 2013. No wiesz, jesteś dla mnie ważna. Jedyna osoba, o której mogę dobrze powiedzieć. To jest studio, kiedyś nazywało się System. Ta grupa miała szansę, ale nas przegoniono. Rozpodobały się drugie włosy. To był ten konflikt taki ustrojowy. Potem przyjechali trubadurzy z Krzysiem Kawczykiem. Zrobili swoje pierwsze nagrania tutaj. No, kto wie, ten
Oni zresztą jakieś 3 miesiące temu byli i nostalgicznie odwiedzali to miejsce. Bo to po prostu już bez Krawczyka. On się tam separował dawno, dawno temu. Potem była Ewa Bem. Tu zaczynała, pierwsze nagrania robiła. To też mało kto wie. Ale Państwo patrzcie się na ścianie. 2 studia w Europie są tylko takie. Jedno jest w Londynie, obok stadionu Tottenham Hotspur, bardzo słynnego. Byłem w tamtym studiu. Jest identyczne, bo to Anglik projektował. To studio pomyślane zostało na orkiestrę typu Folkarium. Czyli dźwięk, który jest tu rejestrowany, gubi się na zapałkach, łamie się, nie wraca. Ale w Łodzi też jest studio z zapałkami. Proszę? W Łodzi też jest studio z zapałkami. Ale to po nas robiono już. Już potem to było kopiowanie. Aha. To studio jest budowane na początku lat 60. Tak samo i londyńskie. Londyńskie nawet trochę wcześniej. I była taka decyzja, myśmy mieli studio kameralne tam obok. Akustycznie opisane w książce jako najlepsze akustyczne, 99% prawdy. Jak pani mówiła, to tylko pani słyszała. Kompletnie cisza. Żadnych dodatkowych dźwięków. To studio było bardzo dobrze postrzegane. Mówię o tym studiu, dlatego że w 1963 roku, jak Sokorski był taki prezes Rady Telewizji, tu pani pamięta, przecinał wstęgę. Jako młody chłopak to przyszedłem, stałem na schodkach z ciekawością. Tylko Tomanka pamiętam, redaktora, takiego człowieka, który mnie kiedyś ratował, jak pierwszy raz mnie wyrzucano z pracy. I mnie interesowało, szczerze mówiąc, to studio. Ja już miałem hopla na punkcie studia z tego względu, że to się wiąże z Beatlesami, dla których jesteśmy trochę w tej gromadzie, w tej rodzinie. Ponieważ George Martin od początku miał kłopoty ze studiem. On najpierw nagrywał mono na magnetofonie takim, jaki tu stał. U nas też mono. Stół mikserski był mono, stary po niemiecki. Który notabene koleżanka zabrała. W prezencie dostała, tworząc Radio Centrum. Ona akurat weszła tam w to. To myśmy takie prezenty robili. I na tym stole nagrywała i Trubadurzy, mono, i Ewa Bem, i pierwsza budka, zupełnie w innym składzie, tylko Cugowski żyje z tego i basista. Pierwszy skład, nie żyje, profesor Brozi, prawnik, gitarzysta. Krzysiek Cugowski, nie poznajecie Państwa. Witek Odorowicz, Jerzy Jerak, Rozja, Zawód Serca, były współpracownik jednego do pana, tego nikt nie. Potem już w Białymstoku, jak się przeniósł. Kolega żyje, spotkałem go tydzień temu na Starym Mieście. Pędzisz Janusz, chemik. No oni tam wszyscy autografy mu poskładali. A potem minęło 5 lat. Z tym koleżką mieszkaliśmy razem w pokoju wynajętym jak 2 pedały. Nie mieliśmy nawet kibla i łazienki. Łazienka była tu w radiu. Tam mieliśmy kotarkę, jaderko. Jak Czesiek Niemen spał też w tym pokoju, wiele gwiazd w tym naszym pokoiku, to mówi, a gdzie jest łazienka? A ja mówię, on już jest wiaderko. Takie były czasy. Rosji dzieliliśmy na południe, z Polski i Mazury. Pamiętacie panie? To jest takie tak to się zapomniało. I te pierwsze nagrania, na czym poleję? Na czym poleję, bo sobie powiedziałem, że już nigdy nie pozwolę nikomu zniszczyć nagrań, które robiłem. A co to jest za książka? Ale to nie jest bardzo jeszcze tam. A czy to zaginęły, czy po prostu zniszczone zostały? Daję się mała. To było, wie pani, jak robione, tak szczerze mówiąc, strażnik, który tam siedzi, dostawał przerwaną stówkę. Dawaliśmy nam noce, robiliśmy, żeby szef nie wiedział o tym. To wszystko było tak pomyślane. Realizator to był przyjaciel, który był na pozycji, nawet zabiegałem o to, żeby to studio było jego imienia. Może kiedyś się uda.
Myśmy właściwie w takim gronie, co robili strażni. Dostawał rano dużą połówkę, jak już sobie. Ten najważniejszy utwór Budki, który rozpoczął, to nagrywaliśmy tak. To była perkusja w takiej budzie, tej budy już nie ma. Są inne pole. Zniszczenie tego studia polega na tym, że to postawili. To postawili. To jeszcze nie wiem. Już żadna poważna orkiestra tu nic nie nagra. Poważna. Ale to... Ja robię audycję dla polonijnych firm, a nie mogę w swoim kraju robić audycję. A wiedzę mam taką, że nie wiem, żadnego maksa. Żyłem i Krzysztofa znałem. I nagrywaliśmy wtedy audycję. Ja z Andrzejem Olechowskim robiliśmy tam trójce audycję, bo przecież jeszcze to się działo i grało się trzy kolory, i grało się czerwone gitary, i blackouty i tak dalej. Ale wracając do tego pierwszego nagrania, to był boks perkusyjny. Andrzej Zieliński grał na perkusji, to człowiek ze Świdnika. Tu był fortepian stał, przy którym plątał Lipko. Cugowski miał tu przy tej szybie, to jest reżyserka. To jest druga, ale była kiedyś nowoczesna, ale jest zniszczona. To jest jego zasłonięta. Też nie wiem dlaczego, nie czytam, bo ona ma dobre parametry. Tu Krzysiek śpiewał, wszystko sekcje nagrywaliśmy, bo mieliśmy magnetofon monofoniczny, nie można było nagrywać, bo od razu dźwięk padał, cała góra spadała. Tak jak Beatlesi na początku. Zresztą George Martin... Cześć, Misiu. Cześć. O, Tom Waits się pozdrawia. Porządny redaktor. No i... Drodzy Państwo... Dziewczyny stały tam, za kotarką. Kurek, myśmy to suflerkami, ja nazywałem. Jedna jest na Florydzie, Ela Stawiasz, taka sympatia, lidera zespołu Mech. Był taki zespół w Warszawie, Mech. Robert, bardzo się przyjaźnimy. Często piszemy sobie na Facebooku, ma ładne studio na Florydzie. No i to wszystko. A, i tam była sekcja, kwintet smyczkowy, 12 lat, pierwsze, drugie skrzypce, wiolonczele. Dzieciaki ze szkoły muzycznej grały, bo na początku zwróciłem się do filharmonii. Zostałem oszukany, dwóch dziadków grało w powietrzu. Mimo, że umówiliśmy się, że po 100 zł będę płacił, więc ich wyrzuciłem. Pojechałem do szkoły muzycznej i okazało się, że tam ta najsilniejsza młodzież ma taki zespół, kwintet smyczkowy i zagrają. I te smyczki są w nagraniu. One potem w następnych nagraniach funkcjonowały. I za darmo to było. Za cukierka. A nikt nie ma pieniędzy. Jedyne pieniądze, jak ktoś miał, to ja miałem. Tylko ja jako jakieś tam pensje i tak dalej. Wszystko pożyczone. Bo z perkusją mieliśmy taki kłopot, że w Lublinie nie było węgla dobrego. Kombinowaliśmy z krzesłem przykrytym poduszką. No tak było. Tak było. Aż w końcu się dowiedziałem, że facet wrócił z Chicago, tam od pani Wójtowicz i przywiózł sobie przeźroczystego Ludwika. Ludwika, oto fajny. Jest. Ja go, on mnie dość szanował, zaprosił, żebym ja pooglądał, ja mówię, słuchaj, ale ja chcę akustykę tego instrumentu, dałbyś mi na jeden wieczór tego, to postawił tego Ludwika tutaj, oddalił się do domu, a ja za telefon do Budki robimy sesję szybko. Jest, tak, bo jest. To dobre jaja, nie? I na tym nagraliśmy tego. I na tym nagraliśmy. Sekcja, żeby stopa była, żeby ten, bo w polskich nagraniach w latach 60. gubiono stopę.
czy to Pietrzykowski robił, czy inni realizatorzy, to akurat należałem do tej rodziny. Ale to bardzo przeżyłem niedawno śmierć mojego przyjaciela, z którym myśmy się całą noc męczyli nad ładowcami, wybuchawcami i diabłem. Wojtek Przybylski na rakach. A, to cały jazz właściwie go kochał. I nagraliśmy tę samą dolinę 40 wersji. To były taśmy. Bo ciągle była jakaś skucha. A to Cudowski tekstu zapomniał, a to ta wypadła, a za to trzeba dziewczynę, a tam jakieś wiolonczela upadła, bum, no trzeba było przego setka. Nie ma, że komputer traf już. Tak, trzeba było wszystko od początku. I niech Państwo sobie wyobrażą, że na kawałku taśmy była wersja z paką. Taką, że perkusista przestał grać. A Cudowski, ja machałem przez okno, mówię, graj, a Cudowski ratował rytm i tak, do mikrofonu. To jest, tak? To jest to, po sobie śpiewaniu ze smyczkami. Państwo sobie wyobrażą, że ja te taśmy zaniosłem do redaktora, do zastępcy redaktora naczelnego, potem był naczelny w Białymstoku. Żeby mu to pokazać, on mi to taśmę wziął. Po godzinie zakomunikował mi, że to jest dla tego. Chyba tekst. To tragedia. Graliśmy to z niedzieli na poniedziałek. Po strażnicy opłaceni. Żeby nikt nie wiedział, to z niedzieli na rano. Całą noc. A mówi, że cezura. Ja miałem sztykę w cezurze kumpla. A mówi, że człowieku, bo nic takiego do nas nie dopadło. To dzisiaj nie wiem, czy to była zamieść, czy strach przed tym, że gitary, że zespół nie ten, że tekst to były początki, to była ta pierwsza część, Coca-Cola, Fiatę była, Pierek Czarny, w życiu nie wyszło i tak dalej. Padłem to do rozgłośni, ja jak nie wiem, jak po Złote Runo za przeproszeniem. Siłę mówię, Boże, tu nie ma wsypy, tylko to Cudowskiego. I dalej sekcja grała. Ale nie wolno mi, cenzura zatrzymała, nie wiedziałem co robić. A ja byłem po pierwszym wyrzuceniu mnie z radia. No tak. Przyjęli mnie tylko dlatego, że taki tu gwiazda, bardzo człowiek ważny, przy uroczystościach typu 1 maja, 22 lipca, stojący przy sekretarzu Kozdrze, taki pierwszy sekretarz bardzo ważny był wtedy. On poszedł do naczelnego i powiedział, że on chce mnie mieć w swojej redakcji. Naczelny mówi, to jest niemożliwe, to praca w więzieniu się wziął za wolną Europę, za to. No to Tomanek mówi, to on jest bardziej. Do dzisiaj mu to pamiętam. I zawsze go chroniłem, czyli go wyrzucić za Solidarności. Wiedziałem, że ja odchodzę. Rada mnie uratuje. Ale tam jeszcze była Kasia Błażewicz. Znasz Kasię Błażewicz, nie? Ona była też. Ona przychodziła z komitetu i mówiła, dużo dobrego od niej. Broniła mnie. No tak. A tam przesiedziałem 4 lata w tej informacji. Miałem kupę fantastycznych zdarzeń. Najfajniejsze to jest, Bo naprawdę ciekawe to jest. Nie wiem, czy Państwo kojarzą. To jest aktorka, która dożyła 100 lat i jeszcze grała. Kto? Ćwiklińska. No to ja ją poznałam. Drzewa umierają stoi. Dojęła Mieczysława Ćwiklińska, była sztuka na jednym z pierwszych koncertów w non-stopie. I myśmy ją poznali, ona wylazła na scenę i coś tam zaczęła jakieś tam, miała tam 10-15 minut. Jeszcze żyła wtedy, miała 96 albo... Ty się śmieszysz. Nie, no, słuchaj, to ciekawe rzeczy, że ja bym zgrywał. To jest kawał historii. I Radio Kurier. Tego Andrzeja Turskiego. To był Zbyszek Bieniewski, Andrzej Turski. Zbyszek Bieniewski był zresztą mężem Kućki. O tak? Tak. I ona go... Nie pamiętam. No co, był BBC Kućki. O, od BBC. No to warto wiedzieć. A przyszedł na jego miejsce taki Sławek Zieliński. Młody. Który potem trójkę nazwał w stanie wojennym. Też o tym opisuję, bo to też ludzie powinni wiedzieć. No i... E,
na czym to skończyłem? Aha, że nie chcieli tego kultysa puszczać. Potem ja już nie kontrolowałem, tylko tyle, że Bogusio Lewicz mi przysłał taśmę z tą zewką, nie płaczewka. I mówił, weź to polansuj tam u siebie i tak dalej. I tak się właściwie zaczęła wielka kariera, bo to trójka zaczęła wyjść. Po kołdysie tak, Ania Janta leciała też nie z Chicago, tylko z Nowego Jorku, bo ona śpiewała w Chicago z kołdysem. No ja z perfektem. Ja znałam tego jaką. No tego męża? Kukulskiego, tak, ale ta historia, wiesz. Dlaczego duży przykład? To nie jest opisane w tej książce. Ona wtedy żyła z perkusistą. Ja wiem, jak on się nazywał. Murawski. Ona w każdym razie, jak tutaj przyjechała na pierwsze nagranie, bo miała taki śnieg spod ludzi, nawet śniegu, oni się przedzierali z Mogielnicki. On jej napisał tę piosenkę, nic nie może wiesz, to że jak dla zamówienia, proszę, no, końcówki życia. Przyjechali tutaj, myśmy to tutaj grali. I nie, o ile jeszcze wcześniej z Jarocką się strasznie męczyliśmy. Jarocka to taki głosik, nieczysto tak śpiewała, żeby było czerwone. Nie, bo Jarocką ja znam z kościoła Cystersów. Ona, myśmy chodziły, ja z babcią w Oliwie mieszkaliśmy, tylko byśmy dalej mieli. I ciągle do tego kościoła w niedzielę, babka w środku, a my na zewnątrz. No ale wiesz, ale tam tak fałszowała, że nie... Ja wiem, ona cieniutki głosi, tak, nie trzeba było tą taśmę cofać, wcinać się tak, tak, i tak dalej. I pamiętam, że Borysewicz nagrał jej gitary i tam pismo mu napisałem, że nigdy nie napiszę i nie powiem nigdzie w latu, że on grał gitary. On mi to wstyd, ale był pod ręką, to nagrał, no. Było tak, Ja o Jarocki mogę mówić dużo fajnych rzeczy. Pamiętam, że stała na schodach i mówi, panie Jurku, będzie coś z tego? Ja mówię, spokojnie, studio Gama numer jeden. Nie wierzyłem w to, ale tak było, naprawdę, numer jeden, bo to był taki czas i studia, i wykonawców i tak dalej. Piosenka była fajna. Która? Proszę? Czy pamiętam i... Ona jest Severnie, ja tam wolę, że i jeszcze jakieś teraz czytam. Z Burtą nagrała trzy piosenki. Tak jak i Janta trzy piosenki nagrała. I jak ona przyjechała... Ona wyjechała do Stanów tam z mężem. Nagrywać to Ania Jantar, był nawet dość zaskoczony, że mieliśmy tam ze 3-4 jakieś takie dyskusje na temat interpretacji albo nieczystego śpiewania, ale generalnie to nic nie może wyświetlać, to śpiewała bez większego bólu. No to już było wiadomo, że to był hit, bo ileś tam razy ta taśma wracała i to się nasuwało. Łatwy do rozprowadzenia. Zresztą stał się, ta piosenka stała się przebojem. I ona wybierała się na festiwal do Tokio. I mówi tutaj do nas, że tam kolega zasugerował jej, żeby teksty napisał Wojtek Mar. Wojtek Mar oczywiście nie pisał po swoim nazwiskiem, tylko jako Bellam, jako baba, kubica. I niech napisze. No ale on podobno załatwia tam razem z tym drugim swoim, tym koleżką jak... Z Materną? Co? Z Materną? Z Materną. Stało się to się co stało, bo leciała tam na kontrakt do Hołdysa, bo Hołdys tak wymieniał te. I powiedziała Zbyszkowi, wiesz co, do taśmy będę jeszcze w Nowym Jorku śpiewała, bo tam mi dobrze zapłacę. Pojechała do tego Nowego Jorku. Gdyby dociągnęła kontrakt z Perfektem, to by żyła. To by żyła. Ale pakowała się w samolot, zresztą na początku znam historię, bo tam tak, ona w ogóle nie przełożyła ci pewnie. Wyprowadzili wszystkich, bo już nie, był tam. Ale były takie projekty, żeby ona śpiewała z Budką, później Budka tak, ją uhonorowała w piosence. Bo przecież zaśpiewali Żegnaj Anka, czy... Żyła już z Morawskim Wojtkiem. A to już tak, no kochani. Wojtek świetny facet, bo dzisiaj bardzo kochany. Bardzo, bardzo dobry człowiek. No i małe dziecko, Natalka, która była najważniejsza dla niej. Przysłała mi kartkę, którą zresztą publikowałem kiedyś w prasie. Tam pani Jerzy, nie dawałem się zobaczyć i tak dalej. Przysłała Jankowi Nowackiemu też kartkę z pozdrowieniami. No ale nie doleciała. W 12 godzinach siedzimy tu w studiu, graliśmy płytę Budki. Jestem przy temacie, który chciałem poruszyć. Mieliśmy po prostu następną płytę Budki.
A odkłady dla Janta też czekamy. Cztery. Nowych piosenek. Bo to przelatywa. No i 12 godzina, gdzieś tak tego, Romek Lipko odbiera telefon. Ja patrzę, on silny, biały i nie wiadomo jak. Kuba Nowakowski siedział za stołem i mówi, co się stało? Mówi, samolot spadł, sama kamerata. Właśnie Kukulski dzwoni, cały zapłakany i tak. O, Kukulski do nas wychodzi. No i przerwaliśmy sesję, bo to straszna wiadomość, że nie było jak pasować. A Mogieliński siedział z boku, mówi, to słuchaj, to ja napiszę pożegnalną piosenkę. I napisał. No słońca jakby nie w tym mieście. Słońca jakby nie. Jest? Jest. Nie. Są trzy wersje. Wiem, właśnie, nie? Jest wersja, gdzie oni nie śpiewają tam Żegnaj Anka, a jest wersja, gdzie oni śpiewają właśnie to Żegnaj Anka, zostaniesz z nami i tak dalej. Jest wersja Żegnaj Anka, bez Żegnaj, bez Anki i jeszcze wersja jest z innym trochę tekstem. O. Leży na półce w moim pokoju. O. Tylko, że ja nie mam prawa tego wydać. Ja mam prawo, to bym wydał. Bo nie masz na to. Na przykład pierwsze fantastyczne nagrania Siekiery Puławskiej, które były strasznym hitem w Polsce, bo to pierwszy punkowy zespół ostry, ale należy. No. No i co? No, nie ma ani. Nagraliśmy swoją płytę, przeżyliśmy i w tym czasie pojawia mi się w redakcji Trojanowski, brat profesora bardzo wybitnego neurologa, jego żona też jest bardzo znasz, z neurochirurgii. Marek Trojanowski i mówi, panie Jurku, to jest moja żona, Izabela wchodzi, ładna dziewczyna, krótkie włosy, moja żona siedzi z kolei z boku, też ładna dziewczyna. No że oni mają prośbę, tak po znajomości, że oni mają tu taką piosenkę źle w Warszawie nagraną, to chcieliby w Lublinie, żeby to poprawić, z tego Poznakowskiego. O, żeby nie wyszła. Wysia. Poznakowskiego z tekstem Olewicza. Liczy się tylko czas. Ona jest u nas właśnie. Ja posłuchałem rzeczywiście tylko nagrania, jakieś płaskie basy. A czy ja bym ich mógł? Ja mogę tą budką tylko zrobić, ale to gdzieś za pół roku. W tej chwili mamy sesję za sesją. Boksy się wtedy rozpędzały. Bo to boksy tu też zaczynali. Rysio Rybowski przecież jako główny lider. Te całe bananowe sobie to tutaj były grane, nie dane stali tylko pod szybą i śpiewali. Ania Janta, podkłady zostały. No i ja mówię, że za pół roku zadzwonię do was. I tak sobie myślę, Boże, skąd ja tą kobietę znam? Oni wyszli, a moja żona mówi, wiesz, ona chyba gra w tym serialu Strachy w telewizji. Tak. Dopiero do mnie dotarły, że ja nie znam z tych strachów, z tego serialu. Ja oglądałem tam czasami. Po schodach kuchu. Wróciłem na ulicę, chodźcie. A ja się nazywam Izabela Szyc? Czy Trojanowska? Ja się nazywam Szyc, jestem z Olsztyna, czyli miasta, z którym ja mieszkałem, bardzo mi bliskiego. No co, ale chodźcie, wracajcie. Zadzwoniłem po Robka Lubkę. Przyjechał, tak jak tu stał. Ma piękną twarz, jest w tej chwili czas popularności blondi, czyli Debbie Harry. Zróbmy z nią taką Debbie Harry. Eż, gotowe podkłady są, Anki Janta. Spróbujmy wrzucić ją. I tak oto wrzucili na te podkłady Anki Janta, pierwsze piosenki. Liczy się tylko czas. Potem jeszcze dograliśmy tą sekcję piosenki, wszystko czego dziś chce. To było tam i z powrotem, to była wiesz. No. To miała jak taka wykonywała. Muszkowa. Rusewicz to jeszcze po turecku zagrał na gitarze i po polu sukces. Nagroda, Jezus. Sprzedała pierwsza 250 tysięcy egzemplarzy. Na szybko. No modna była. A nie. Że prawie jak kartowały. Jej pierwszy program telewizyjny, nie chcieli ich zrobić. Zadzwoniłem do obecnej żony właściciela TVN-u, czyli Walterowej i Bożenki. Z Bożenką myśmy się lubili, bo ona jak zawsze dzwoniła, mówi, panie Jurku, mam taki problem z sygnałem do nowej audycji, jak ja
5-10-15 to jest ta gałka. I zrobiliśmy to 5-10-15, a potem mam to prowadził. 10-15 tak dla młodzieży to był problem. Dzieci z Poniatowy śpiewały. Też mało kto wie. Tak jak robiliśmy do tego serialu z Bikcycem o tych kiepskich. To jest też nasz problem. No, ale się robiło dużo rzeczy. I pojechałem do Bożeny Walterii, mówię, pani Bożenko, mnie trzeba wylansować dziewczynę. Ale nikt nie chce jej dać ani kamery, ani programu, ani czasu i tyle. Dobrze. Jak się nazywa? Ja mówię, znają pani z telewizji. No. Mówi, ja mam tu taką wariatkę, nazywa się Kora Jackowska. Program nie ta, to inna. I one zrobiły sobie taki konkurs. O, takie w tym programie, w dwójca, to było studio 2, to było bardzo popularne. Zrobiła taki program, że i zaśpiewała te piosenki, potem nagrane już z tego altarowu, których nikt nie chciał puszczać, a Kora tam jakieś pierdoły. No i wygrała. I ta ubrana była tak, że miała rękawicę jedną białą, drugą czarną. Może ktoś pamięta ten program, to tam gdzieś jest archiwa. Taki był jej debiut. No i teraz mi propozycja Opola i tak dalej. I poszło. I poszło na sam piosenkę. Wykowało się. Ale zadzwonił Marek Jackowski. I mówi, że oni nie mają pieniędzy, jest duża bieda. Czy bym studiował jej za darmo i tak. Ja mówię, Marek, 100 zł dla starzynka. No zadanie. Tak, proszę Państwa, się zrodził. Pierwsza płyta Manamy z bardzo ważnymi piosenkami, ze Szczurami, z bardzo ważnym utworem najdłuższym na płycie. To na święty już stara Manamy. Szalony jest chciał. Z piękną gitarą i tak dalej. Mówię o tej piosence dlatego, że to była moja znajomość z Markiem Niedźwieckim. Marek do mnie zadzwonił i mówi, panie Jurku, pan tam Manam nagrywa, Kora to jest takie moje. Mam coś z tej sesji dać. Ja mu wysłałem Szał Niebieskich Ciał. A on wtedy był współpracownikiem studia Gama. To były jeszcze lata 70. I ja mu wysłałem to Szał Niebieski. On puszcza to codziennie. Tam, gdzie miał te programy, Szał Niebieski Ciał był zachwycony. Stał się moim wielkim przyjacielem. Spotykaliśmy się w Warszawie, bo ja działałem w Trójce, on działał wtedy. Ja nawet w Studiu 2 działałem wtedy, bo mnie z Trójki popędzili. Tam dyskografię robiłem, bo nie podobała się w tym, co miała propozycja dyskografii Petersa. Zaszpiewa na sąsiedztwie, bo to jest też prosto, co opisuje. Stowa, najlepsza afera. Ale wracając już do tych czasów, Trojanowska, Uczula i tak dalej, to się potoczyło, a Ula Kasprzyk zawsze siedziała na murku jeszcze z rozgłośnią. Ona wygrała festiwal, Iza też wygrała festiwal. No i Iza przecież, tak? Samowa. Prawda? No, a potem Ula też wygrała festiwal. Zresztą ona do dzisiaj ma bardzo piękną wersję. A jak ona się w ogóle znalazła? Bo ja chciałem to wylansować w Moskwie, ale to wszyscy przeciwko mnie byli. Ja to kiedyś puszczę w Moskwie. Zwłaszcza, że ja miałem to szczęście poznać Putina. Siedzieliśmy godzinę w kawiarni, gadaliśmy o Polakach i o Rosjanach. W Berlinie. Nie widziałem swoich gadań. No i Urszula siedziała i zawsze mówiła, pani Jurku, niech mi pan pomożesz mi jakąś piosenkę, dali mi nagrać. No nie pasowało, wiedziałem jak ona śpiewa. A ja mówię, skąd ty jesteś? Ja to pan nie wie, ja samowa wygrałem, że ona mówi, że ja sobie skojarzyłem. Poznałem z nauczycielką, która ją tam tego. Mówię, ty jesteś ze Sławienka, tak? A co ja mówię ze Sławienka? Z Kuśminka. Z Kuśminka to zawsze się mówi, idziemy do tego, jedziemy do Kuśminka. Napisał taką piosenkę, pil mleko, to znaczy melodię, a Dutkiewicz tak damski, taki tekściarz, jak ja to mówię, ja taki damski krawiec, no takie piosenki pisał, wiesz, na właśnie Jolka Jolka, Bandajce Kucharce i tak dalej. Ten napisał ten tekst i myśmy to grali w Poznaniu. Już się strażnika nie dało załatwić, stąd zostałem wyrzucony, oraz trzeci z pracy, no to trzeba było jechać do Poznania, ale w Poznaniu... I tam też półstówki? Co? Tam też półstówki? Poznaniu? No, tam. Tam miałem przyjaciela, który kierował redakcją muzyczną. Poza tym, wiesz, miałem taki układ, że
uciekło mi tutaj, spała orkiestra Alex Band. Najlepsza wtedy orkiestra w Polsce. Nawet w Sopocie tam Gary Gruker przyjechał, dał to sobie łańcuszkę, bo nam towarzyszyła. Oni tu przyjechali, bo oni byli zespołem towarzyszącym boksowi. Dokładnie w boksie to stoi Alex Band. No i tu im się tak spodobało, że oni zrobili sobie tu jedną płytę, drugą, a spali tu takie mieli jak ci teraz, przy papieżu, kładli sobie te swoje takie ramy, jak to się nazywa, i tak spali. Rano widzieli, gdzie pójść, już zrobić, się umyć i tak dalej. To był poważny zespół 20-latek. I oni tu siedzieli, spali przez pół roku. To co mnie się udało w ogóle ich chronić? W ogóle nie. Ale chroniłem ich dlatego, że tu właśnie gwiazda na gwiazdę przyjeżdżała. Łodecki, który nagrał z nimi piosenkę. Andrzej Załucha, który potem dostał kulę w łeb. No. Małgosia Ostrowska, która śpiewała w chórkach. Jeszcze no bardziej nie było mowy. No kupę ludzi fajnych przyjeżdżało. I myśmy to nagrywali, to wszystko jest archiwa. A ja poprzez to w Poznaniu miałem znajomości coraz więcej. I ja w tym Poznaniu się ratując, wcześniej w Katowicach, bo z Mejlożem to Katowice, z kolei też miałem tam w studiu Miliana, przyjaźniłem się z Milianem. Wegiera jeszcze tam jest. Bardzo dobra orkiestra Miliana. Radio Katowice, czekaj, co to o winylach, o tych płytach i tam miałem parę audycji. Ja tam robiłem nagrania z Budką właśnie z Mejlożem. Ale to była kolejna sesja. I zrobiliśmy sobie tą sesję w Poznaniu. I mleko mi się tak udało wylansować. Byłem zaskoczony, bo to Piotr Kaczkowski mi bardzo pomógł. Piotr Kaczkowski, bo płytę mu wysyłałem stąd, że wiesz, że nowości do tu jakieś Zubina. No nie było tak, że oni mieli, to Zubina dostawali. Ja jak dostawałem nową płytę Black Sabbath czy Led Zeppelin, to telefon rano o 7 na dworzec, a on na wschodnim dworcu odbierał. A po południu już się grało w tym. No i Piotrek mi rozprowadził tą Urszulę. Ugodni demony to była taka druga piosenka, tak były następne sesje. I płyta. No i płyta, która dała tą szaloną jej popularność, bo tam te dmuchawce zaistniały, że było śmiesznie, to w ogóle tu miało ich nie być. Tylko właśnie Wojtek Przybylski, ten wspomniany, mówi, pewno 35 minut, to takie płyty to Peter się nagrywali na początku raczej i to jeszcze jakąś piosenkę by wyszli. Na kolanach, ja akurat kupiłem Kate Bush nową płytę. Ale najśmieszniejsze, że tą piosenkę komisja wyrzuciła do kosza, że nie było dopuszczać. Coś podobnego. Ja byłem załamany. Dla mnie to był hit. Z Wojtkiem całą noc to składaliśmy przy Myśliwieckie. No oni odrzucili. Pojechałem do Trójki, też na gapę jechałem, bo wtedy byłem jedny, się na gapę jechało, patrzyło się, gdzie jest konduktor. Czekało się na drugi, no, mnie w Puławach złapali, to dowieźli mnie do sokistów tutaj. No tak, ja nie miałem auta, szalony długogłosy, popieprzony fas. No i pojechałem tam i tłumaczył mi, że tekst jest taki o niczym, że w ogóle jakieś nie ma, jakieś cyk, machawce, latawce, nuty, to jest nuty. Dla mnie to była ważna piosenka, to była piosenka na wiosnę. A to mnie odrzucili, kurczę. Pojechałem do na Malczewskiego. Krzysztof tam nie raz go widywałem. To tam telewizja i radio. Pojechałem do Malczewskiego, do takiej mojej koleżanki, która uprawiała sygnały dnia 4 pory roku. To były bardzo liczące się audycje, Biednice. I ona ode mnie nowości dostała. No i też wysyłałem na taśmę i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, mam do ciebie po raz pierwszy wielką prośbę. Wiesz, tę piosenkę puść tak, przed 7, przed 8, a tam gdzieś po 10 i zobaczysz, co się stanie. Ha! A Płaszkowa, którą potem w Nowym Jorku spotkałem, rozwoziła na rowerku kasetkę, tą dziennik nowojorski. O, ten nowy tak szykowała, ona zasuwa przez tą Madison Avenue na rowerku z gazetami. Jezu, życie się znowu. Żona takiego Płaczka, to był bardzo słynny, no taki bajda reportażu, nie reportażu, słuchowisk, Płacza, starszy pan, ona mnie zna, ona sama została. Pan Jurek to mówi, to rozkaz, przecież tyleśmy w życiu pomógł.
I ona po trzech dniach dzwoni i mówi, słuchaj, z Łodzi dzwonią, z Katowic, żeby to skopiować, z Wrocławia. Ja mówię, przestań. W kawce, wiesz, żeby zbliżenia robić, żeby jej twarz była za tego. Ale to była ładna dziewczynka, wiesz, ale tam zostało i coś. Nie? Żeby się działa z dziećmi na kocyku. Wiesz, jak w tym obrazie Kogolskiego. Tam z tyłu jakieś krowy, coś tam, taki latający. Na radawce. A tu telefon. Przyjechał nowy wóz, Mercedes, z pięknym stołem. 8 kamer można było kręcić. Dzwonią, że niestety Jan Paweł II przyjeżdża do Polski ze mną. I zabrał. Na dwa tygodnie mi zabrali tego Mercedesa, jakaś głupia jedna kamera, nie wiadomo czym kręcić. Wszystko na przekór. Komisja, a po pierwsze, którego kocham, to wtedy mi zrobił krzywdę. Czekaliśmy na ten wóz, ale w tym czasie już nie było dmuchawcu, już nie było mleczu. Głupia trawa jakaś wyschnięta. Pojechaliśmy tam, zrobiliśmy to i a ktoś napisał, że to najlepszy polski telewizor. Ale chytrze zrobił tak straszny, największą satysfakcję miałem. Musicie Państwo wiedzieć, że Marek Niedźwiecki pracuje dzięki mnie w Trójce. On, jego marzeniem było pracować w Trójce. On był w studiu Gama. I Trójka została zawieszona w stanie wojennym. Więc tam wyjechał. I dało jej niebo. Trójka była taki wentylem bezpieczeństwa. I tak KC zadecydował, że Trójki nie. A Sławek Zieliński, to już wspominałem z Andrzejem Trójcem, mieli ten Radio Kurier. Sławek, masz takiego znajomego? Idź, powiedz, to jest błąd. No jak co ja mam zrobić? I tu mi się nadarza taka historia, przyjeżdża Katarzyna Gertner, nie wiem czy Państwo kojarzą, to jest kompozytorka. Ona ma nową sztukę tworzyć. I mówi, że ona chce tu płytę nagrać, ale Jurku, wiemy, pan może tak dalej, ja mówię, tam, mój ojciec był taka, przecież rodzina tego, ja ręki nie dotknę się do tego, niech pani idzie do innego, studia na pewno nie, a poza tym artyściowa. Ona jeszcze mówi, żeby sobie życzyła, żeby Markowski zaśpiewał, żeby Koszula zaśpiewała, żeby ten, tamten siat. No i tak stoimy na korytarzu, a mówi, nie pomoże mi to. Mówię, no nie. No po prostu nie, no nie wyrzucali z tej, są cztery razy z pracy. To już pana nigdy nie wyrzucił. Ja mówię, a co ja mogę panu dać, żeby pan się zgodził? A ja taki, wiesz, ten stół, byle jaki, polski, na pewno nie mogliśmy nagrywać cudów. Z Warszawy się sprowadzało aparaturę, wiesz, żeby to brzmiało. Ja mówię, jak pani mi załatwi nowy stół, w serce, to się pomęczę, pogadę. Za trzy dni stół przyjechał. No i załatwiłem. Stołowniczny, piękny stół przyjechał. Tydzień go instalowali. Ja zacząłem mieć problem. Mianowicie taki, że redaktor naczelny nie bardzo wiedział, co się stało, że ten stół został z przydziału, no przyjechał, no. Tylko się tyle dowiedział, że Jan Miszewski tam znowu jakąś sesję organizuje. Ja zwolnił z pracy. Na drugi dzień zadzwonił, mówi, przepraszam, żeby pan nie powiedział, czy mogę powiedzieć i tak dalej, bo się dowiedział. Że to jest zlecenie Urbana, wtedy Urban był szefem. O, Urban? Urban to nie to był grudzień, robili ja na motoryce, w takim romecie, bo to jedyne co dostałem przydziało, to był taki czas, że samochód, żeby kupić, musiałaś mieć przydział, wiesz, mnie 22 razy odmawiali, w końcu się zgodzili, że będę na rometa sobie podjeżdżam po drodze głośnie, a to Gertner samochód stawiał, mówi, człowieku, jak ty wytrzymujesz, skąd ty jedziesz? Przecież za chwilę, no my cię nie oderwiemy. Proszę, no. Wiesz, składałem na malucha tyle razy papiery i tak dalej. Tyle to na drugi dzień, że mam się po maluchę, po jata dużego zgłosić do Warszawy. No, wiedziałem, że ja nie miałem pieniędzy na dużego dzienia. Cały czas podkreślam, że to opisuję, bo taka była Polska. Bo taka była Polska. Taka była ja to potwierdzam. Ja też. Chociaż już mieszkałam. Ale dało się żyć. Dało się żyć. I ja upolegam, że mój sąsiad, który ty rano wstał o 6 odjeżdża z domu, ma 10-letniego syna i te dzieci nie widziały polskiego morza. I polskich dróg. W telewizji tylko. A ty rano do wieczora. Po prostu
komuna miała kupę fajnych rzeczy. To, że bardzo dzieciaka tak. jeździła na wakacje tam gdzieś od tego. Sam przecież poznałem polskie szkoły. I o kulturę dbali. I morze i tak dalej. Morze to poznałem wcześniej, bo mieszkałem w Kołbrzegu. I darmowo. Co? I kończąc, tego, to, wiecie, co tu się stało. Big Cys, 5 płyt. Ostatnią płytę Ania Dąbrowska mnie wyrzucono ze studia. Nie zdążyła głosu nagrać, ale zrobiła karierę w Warszawie. Kuple pomogły i tak dalej. Zostawił mnie w strasznej sytuacji, bo dwie sesje, z którymi ja miałem zapłacić rent za studio, ja to studio wynajmowałem. Nie zapłaciłem, bo nie dostałem tych pieniędzy. Komputer za 100 tysięcy, który kupiłem, bo sobie Czechowski wymarzył, że on tam pieł, kury pieł i to tylko cyfrowo będzie robił i listeczkowską cyfrową tą szamankę, bo to też u nas to powstało. No to wziąłem kredyt, nie odzyskałem tego komputera. Zamknięto mi drzwi i każdy sobie to puszczali w naszym programie. Ale głównym dostawcą to koledzy wiedzą, kto był. Jerzy Janiszewski. Nie. No, nikt więcej to tych płyt nie przenosił. A ja płytę kupowałem jedną bardzo często za całą pensję. Jechałem do Warszawy i stał Wojtek Mansa, Marek Gaszyński, Graniczny, stał Kosiński. Całe miastostwo stało. Ktoś tam przyjeżdża, jakiś synek ambasadora, czy zajmik z Francji, czy małżona cena, kto da więcej. A ja miałem pensję. I byłem zawsze najwięcej. Bo miałem do audycji, bo miałem do wysyłki. Ludziom z Warszawy, do Trójki i tak dalej. A wszystko to było robione po to, żeby był to puszczalny. Żeby to Jarowską puszczali. Żeby puszczali tam potem przecież następne zespoły Lady Punk, bo Lady Punk się Lady tutaj zaczęło. Wokalista jest zespołu wojskowego w Lublina. Borysewicz on separował od Budki. Z Mogielnickim odszedł, tak stworzyli Lady Punk. I zapoczątkowo też odeszła tam stalowy bargaż nocy, tam różne rzeczy. Ale ona to dzisiaj występuje z nim. I to było cały czas, że trzeba było prezenty robić, że ci z Lublina jest taki okej, okay, no nie wypada mu nie puścić. A potem była tego rodzaju historia z tą Trójką najskończą, bo to też jest fakt historyczny. Zadzwonił Kaszkowski w marcu, ja nie pracowałem, bo ja byłem zawieszony jak większość dziennikarzy, bo to wybrańcy, te 12 osób. Pracowało i wtedy się wszyscy wiedzieli, kto jest, kto ma odpowiednie papiery. Zbyszek Stepek był himalaistą. Oddalił się w Himalaje i zginął tam. Razem z swoim kolegą lekarzem, swoim magistrem. Jak on zginął, ja siedziałem w inspektoracie, bo wtedy były takie dyżury, odbierałem telefony od słuchaczy. Wtedy nie było tak, że na żywo może tak. Znaczy odbierało się, to były odpowiedzi. No i zadzwonił z OMCS-u taki doktor. Czernecki. Myślę, że oni zginęli tam spadek. Szut. No, a to był taki przyjaciel i mój, i Budki i tak. Dzwoniłem do Romka Lipki, do Krzyśka Sydowskiego. Mówię, słuchajcie, Zbyszek Stepek nie żyje. Tak nadaliśmy z ciężkiego widoku. Przemysł z Radia Lublin. Znaczy, moja kariera wtedy skończyła się dokładnie w 2005 roku. Moja sytuacja była taka, że to studio ma kupę zamówień, które tamtego roku nie wylansowało z Lublina nikogo, ale wielu zdolnych muzyków poznałem w Lublinie, którzy gdzieś tam funkcjonują w zespołach poznańskich, takich i tak dalej. Ale tak zamordowano Filharmonię Lubelską, która nie istnieje. Ja chcąc robić teraz koncerty Led Zeppelin symfoniczne, a ściągam gitarzystę Led Zeppelin, który zagra parę solówek, to muszę to robić białoruską filharmonią z Mińska. Z nią się dogadałem, bo ministerstwo białoruskie finansuje mimo. I w ogóle się świetnie z nimi rozmawia. Poza tym to jest 60 osób z najwyższej półki. Jeżdżą do Ameryki, nagrywają z różnymi zespołami. A to studio umarło. Wcale nie dodawali, koncerty będą robili. Robią te koncerty. Zniszczyli akustykę. Jeszcze chcieli ściany zlikwidować. No to tu leżałem, powiedziałem po moim trupie.
Ja się na tym znam. A wie pan się dlaczego znam? Jak siedziałem w stale, to zwiedziłem wszystkie ważne studia. Tam, gdzie Sweet Home Alabama nagrywali w Louisianie chłopcy z Lenockiego. Byłem pod tym studiem. Nie byłem w studiu, ale byłem pod studiem. Kombinowałem, żeby na Monserrasie udać do tego studia nowoczesnego George'a Martina. $200 zabawa kosztowała, tylko że nikt nie wie, że na Montserrat to jest Wielka Brytania. To jest Wielka Brytania, a ja nie miałem wizy brytyjskiej. Powiedzieli, jeździ do Polski, załatwcie wizę do Anglii i wtedy cię wpuścimy na Montserrat. A siedziałem w Nowym Jorku, godzina lotu i jestem na Montserrat. Ile czasu mieszkałeś w Ameryce? Proszę? Ile czasu mieszkałeś? Półtora roku, ale byłem tam, gdzie dowiadłem, gdzie Ray Charles. Tam już tego studia nie ma, ale przynajmniej klamkę pocałowałem. Chodziłem w takie różne miejsca. W Chicago byłem na południu, bo mnie blues interesował, bo większość tych klubów u ciebie to jest tam na południu. Byłem, odwiedziłem oczywiście pod Nowym Jorkiem Woodstock, bo ja byłem na festiwalu. Ty wiesz, że ja byłem na tym festiwalu w 69 na lewym paszporcie francuskim. A to wy wiecie, bo ja tam i też przeżyłem Gehennę, a pojechałem tam dla Hendrixa. O tak, Hendrix. On nie wystąpił w niedzielę wieczorem, bo była zlewa. Się wszystko przesunęło, wystąpił trochę głupio, rano w poniedziałek. Już wiele ludzi odjechało tymi kolorowymi autobusikami. A ja wróciłem do Paryża, z Paryża przyjechałem do Polski. Podałem paszport, bo tak mi żal kazał mi żyjących mi przyjaciel. I stałem się Polakiem. Można było takie numery ćwiczyć, bo jak ja Karski pojechał do Stanów. Co? Że się udało. I tyle mam, kochani, większość płyt nagrań Budki to jest, pokazywałem, to jest cisza, gdzie zespół miał przestać istnieć. Nie ma pieniędzy i tak dalej. I ja jednak mówiłem, jak wróciłem ze Stanów, na taką piosenkę Twoje radio. To piosenka reklamująca. To zesłałem wszystkim stacjom. I tu jest. A cisza to była pierwsza płyta po dużej takiej przerwy, gdzie oni byli podłamani, pojechali do Stanów, wnoszą swoje chartury. I tą płytę Marek Raduli doszedł. To się bardzo upało. Dobre. Na warsztatach w zeszłym roku. Ale to wiele. Oni byli w Stanach, myśmy to lepili, podkłady robili, miksowali. No w ogóle świetnie zrobiona płyta w starych warunkach nie mieliśmy, ale już na nowym stronę od Kasi Gierta. A Kasi Gierta zrobiliśmy, no, w ogóle nie będę wspominał, parę piosenek nagraliśmy. Poszło, stół został, długo pracował. I tak. Jedyna osoba, która mogła, sprawiła, że ja tu jestem, że mnie wpuścili do tego studia, to jest mam właśnie, dziękuję ci. Że zawitał do nas pan Jerzy Janiszewski. Tutaj się siedzi, proszę. Państwo znają właśnie pana redaktora Jerzego Janiszewskiego jako dobrego ducha, też Budki Suflera oraz pan Urszula.
koszuli, więc na pewno tutaj wiele opowieści, tutaj też, jeżeli będziecie Państwo się ciekawi, odnośnie tutaj szczegółów, ale przede wszystkim, co też jest dla nas tutaj ważne, mamy tutaj jedynego świeżącego się świadka koncertu Woodstock 1969. Pan Jerzy Janiszewski był wtedy, widział Jimiego Hendrixa, widział Janis Joplin, więc jeżeli macie jakieś wszelkie właśnie pytania, czy to chętnie Pan Jurek opowie. Jeszcze tak dodam, że właśnie pan Jerzy Janiszewski teraz ma fajne jeszcze koszulę, takie nawiązujące do lat 60., czyli właśnie taka psychodelia. Od tego czasu jest Misiu. O, to jeszcze widzicie Państwo, to oryginalne, czyli Hendrix oglądał tą koszulę, więc będzie można to pchnąć. I właśnie często nas naprowadzał na odpowiednie tory, że tak nie było. Tak samo nauczył nas słuchać tej muzyki, jak już tutaj mówiłem. Jego wspaniałe dżingle, wspaniałe pomysły. To jest naprawdę wielką ikoną Lublina przez wiele osób niedocenianych. Ale my to, ja zawsze doceniałem, będę doceniał. Też już pomyślałem, jak będzie powstawał Park Rock w Lublinie, to nie będzie ławeczki. Będzie stolik z winylami i z Jurkiem, bo to będzie nasz hołd od tego, co wniosłeś dla Lublina. No i dzisiaj tak już trochę zdadzę tajemnicę, też będzie, dwa utwory będą budki suflera, gdzie my w latach 80., 70. i 80. budkę uważaliśmy za lubelskich Beatlesów. Oprócz zbieżności tam inicjałów, budka B i tak, Lublin, Liverpool i tak dalej, tam to powodowało to, że czuliśmy się tak jak Liverpoolczycy z Beatlesów ważnym jakąś społecznością, która jest ważna na mapie wtedy Polski. A Jurek poprzez to, że wiele też wywiadów ściągał z różnymi wykonawcami, dało nam świat. My myśleliśmy, że w sumie w zachodniej Europie jesteśmy, dzięki Jurkowi. Jego liczne czy dyskoteki, czy prezentacje poza już radiem również były barwne. Mam wiele sygnałów, rozmawiam z fanklubowiczami, nie z fanklubowiczami. Pamiętam jak Jurek, jakie fajne dowcipy, jakie materiały, jakie płyty, to nie da się, to ja bym mógł 3 godziny mówić, ale to w ogóle nie kadzę, to jest tylko to pół faktów, które zaistniały, których ja też wszystkich nie wiem, dopiero się dowiaduję, bo w 80-tych latach Jurek był tak zajęty tutaj nagrywaniem, promowaniem, że czasami mu mówił, no wiesz, nie mam czasu. I teraz jeszcze bym cię poprosił właśnie o ten Woodstock. Mamy też, Jurek Owsiak ma problemy z Woodstockiem polskim, to może powiedz, jaki był ten oryginalny Woodstock, czy miałeś też problemy, czy nie miałeś problemy. No przede wszystkim o naszych tutaj Beatlesach, bo też pan Jerzy Janiszewski spotkał Beatlesów na swojej drodze kilkakrotnie, więc warto tutaj, może po... Panie Jerzy? Tak. Już oddaję głos, to będziemy z tego miejsca, bo chcemy zrobić takim kameralnym beneficie po prostu w stylu. Ile mam czasu, że to opowiadasz? Dużo? Ja jednak centralnie do tak szacunku wobec wszystkich, bo w końcu człowiek... I lepiej widać będzie. ...przez pół życia. Dobrze. 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 Ja sobie siądę, Państwo pozwolą. Sobie tutaj będę. Ile? 12 ma? 5 minut? Ja przedwczoraj nawet napisałem na Facebooku taki tekst. Jurka Owsiaka znam osobiście. Mieliśmy bardzo ścisłe związki. Jak pracowałem jeszcze, wyjeżdżałem do programu trzeciego. Miałem tam swoje programy. Jurek na dole, na dole parterze, ja na górze zazwyczaj ze studiem. I muszę Państwu wiedzieć, bo ten Lublin to tak ludzie twierdzą, Polska bez Szczękowy, ale dużo nowości, 70% nowości szło z Lublina. Na taśmę w latach 70. Moja pierwsza audycja pojawiła się w 69 roku, po powrocie właśnie ze świata. Chciałem powiedzieć, że tak zacząłem od Jurka, bo naprawdę ma duże kłopoty. Ja mam trzy. Idź ciadę i słuchaj. To jest taki przyjaciel, że my tam musimy zawsze sobie pokazać.
i przystanek Woodstocka, mi się dziwnie zawodził. Ja Jurka namówiłem, żeby pojechał na Woodstock 25 lat potem. Być może ktoś z Państwa pamięta tę imprezę, ona była ze sztucznym błotem, nie tak, a nie ci artyści, taka śmieszna trochę. Jurek pojechał, żeby było wesoło, to był na ten Woodstock, w ogóle przesypiała w tamtym czasie Urszula nasza, lubelanka. Ona wtedy była w Stanach, nawet zamierzała zostać na stałe ze Zbyszkiem Zybowskim, świętej pamięci nieżyjącym gitarzystą wcześniej Łydki Sublera. I on razem z Urszulą i ze Zbyszkiem pojechali na pola. Jurek był zafascynowany starym rokiem, bo to trochę, człowiek trochę młodszy ode mnie. On chyba nie przeszedł tak jak ja czas dzieci kwiatów, flower power, tego całego szaleństwa, włosy miałem potąd, dzisiaj już nic nie mam. I Jurek jak pojechał, tak pamiętam, wrócił z tej Ameryki i mówi, kurczę, chciałbym zrobić Woodstock Polski. Tak rozmawialiśmy przy Myśliwieckiej przed Trójką i mówi, ale tak, próbuję do trzech miast podejść i mi odmawiają. Ja mówię, słuchaj, porozmawiam z wojewodą lubelskim, może się uda w Lublinie. Co przypomniałem, że mamy Radawiec. Ja tam nawet kiedyś robiłem koncert z Kubadzi. Niektórzy z Państwa być może pamiętają, to wtedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Dużo, dużo miejsca, na co najmniej 200-300 tysięcy. I przyjechałem do Lublina i rozmawiałem z wicewojewodą Łopatą. Rozmawiałem z nim. Andrzej Kurowski był wtedy wojewodą. Leszek Miller był premierem. To był ten czas. I właściwie była zgoda. I w ostatniej chwili, po tygodniu, właśnie kolega Łopata zadzwonił do mnie, bo on tam z Aeroklubem był bardzo związany. Mówił, że to wycofujemy się z tego. I tak ukatrupiony został przystanek Woodstock pod Lublinem. Strasznie mi żal, ale to warto zapamiętać, to jest fakt historyczny. Jurek Owsiak potwierdził. Zresztą był nieraz w Lublinie, bo tu się opiekował jedną specjalną szkołą w ramach tych akcji swoich grudniowo-styczniowych. Orkiestr, często go tu widywaliśmy się albo w teatrze, albo w tej szkole. I tak nam to uciekło, a potem, wiadomo, znalazło się miejsca, nawet trzy miejsca, wybrał sobie to blisko Niemiec i tam ten festiwal zorganizował. Dużo na ten temat mówię, ponieważ będąc na Woodstocku, ja przez wiele lat w ogóle nic nie mówiłem w radiu o tym, bo ja tam byłem na lewym paszporcie. Nie miałem paszportu, mnie zabrano. Tu nie opowiadam, jest komenda wojewódzka. Mam swoje piwnice, jak siedziałem, karmiony mielonym dziennie, za który płaciłem 10 zł. To były takie czasy, człowiek dowcip opowiadał i lądował od razu tam na przesłuchanie. I cofnę się w czasie, jest 1967 rok. ZSP zdecydowało, że tak rozbijałem radio akademickie przy Magdziewicza w miasteczku akademickim, że oni mi w nagrodę załatwili wyjazd do Anglii. A żeby wyjechać do Anglii, trzeba było mieć paszport. No i oczywiście wezwał mnie taki kapitan. Ze 3 godziny gadaliśmy i mówi, jak podpiszesz to pismo lojalnościowe, to masz paszport. Ja oczywiście nie podpisałem, choć z prostego względu. Moja rodzina bardzo dostała od tej ojczyzny naszej powojennej, że 14 miast zaliczyłem, ojciec uciekał po nocach gdzieś jakimiś pociągami lewymi i ja nie mogłem tego podpisać, bo to powiedziałem. No oczywiście nie dostałem tego paszportu. Poskarżyłem się, właściwie powiedziałem szefowi rady naszej przy Narodowiczach, tam wyżej była ta rada nasza wojewódzka, Antoniemu Pieniążkowi, zresztą znanemu profesorowi MCS-u, że nie pan, idź jutro i odbierzesz bez podpisywania. I kapitan jeszcze tam w okolicach Majdanka, ja przepraszam, że mówię w szczegółach, ale kawał mojego życia i od razu obrazy widzę sytuację, a to potem
finalizowało się właśnie spotkaniami z Beatlesami i moją pracę na ich sklepiku na biało ubranym i tak, i potem Woodstock i jeszcze szalone inne zdarzenia. I kapitan na mnie mówi tak, ale nie spotkałbyś się z Januszem Heberem, a Janusz Heber to był ktoś bardzo specjalny w moim życiu, bo myśmy do szkoły podstawowej chodzili w Mrągowie, to jedno z tych miast podczas tego. On poszedł do liceum na język angielski, a na łacinę. Ja zresztą łacinę bardzo dobrze znam, mógłbym świętą prowadzić do dzisiaj całego, że Dedalus Intera Acrater Locumbra, mogę Państwu wyrecytować. Żałuję, bo powinienem z nimi pójść na angielski, bo potem było ciężko, ale trochę ciężko by ja bycia chcieć, jak kopnęcia i tak dalej. Tam na Sławie siedzimy przy biurku naprzeciw siebie. I on mówi, wie pan co, ja dostanie pan ten paszport, ale niech mi pan da słowo, no, że jak będzie możliwe spotkanie się z Heberem, to pan z nim porozmawia. Ja mówię, o czym? No co się dzieje? Tak dalej. Ja mówię, bardzo chętnie się spotkam z kolegą szkolnym. I przy nim napisałem pocztówkę, adresowałem on Monachium i tak dalej. I wysłałem. I to mi się zrobiło, że będę w Londynie na początku czerwca, że moglibyśmy się spotkać. No i tak jak się znalazłem na początku czerwca w tym Londynie w 1967 roku, bardzo ważnym roku, bo wtedy był taki fantastyczny debiut grupy Procol Harum, którą Państwo doskonale znają. I na pierwszym miejscu był ten oto Sylwierek, pierwszy oczy mieli, taki Bachowski przebił. A na pierwsze miejsce w longplayach, skoczył się rząd pierwszy. I to jest, ja się tam akurat znalazłem, kolega, który mnie odbierał, zresztą związany z Lublinem, jestem taki dentystki, jej brat jeszcze żyje, nawet niedawno się spotkali, wykładowca na UCS-ie. On odebrał mnie na Houston Station i mówi, słuchaj, ty do Birminghamu, ja do Birminghamu miałem się udać bezpośrednio z Houston Station. Ja byłem na Victoria Station, on mi dał tam bilecik do tego. Mówi, ale dzisiaj nie pojedziesz, bo mam dla ciebie taki prezencik, jaki koncert. A ja mówię, to niespodzianka. Pojechaliśmy na Soho, tam zjedliśmy coś. Ja oczywiście, nie wiem jak to Państwu powiedzieć, ale no mówiąc po raz pierwszy na zachodzie, no to tak, taką japę miałem. A wszystko było dla mnie dziwota. Jezu, wystawy, ludzie, dziewczyny, gwiazdka tam, wszystko to było naturalne. Pojechaliśmy po teatr, a w teatrze był koncert już w pobliżu. Zorientowałem się grupy Procol Harum. Tej ważnej grupy Procol Harum. To jest bardzo ważne w całej mojej historii. I niestety na ten osobę na jedno zaproszenie nie dostaliśmy. Czyli chcieli mnie wpuścić, bo w ogóle zamieszanie z policją było, się chciał z nimi z tym pobis bić. Ale ja mówię, no to będziemy stali, bo ja w Lublinie jest taki koziołek, nieraz stałem pod koziołkiem i też słuchało się za ściany, jak to się mówiło, koncertów. Nawet Marino Mariniego w 1962 roku. I tam zostaliśmy i jest taka sytuacja. Podjeżdżają dwie limuzyny czarne, jakieś tam autko, wychodzi i z pierwszego autka, to po chwili było, wychodzi Jimi Hendrix. Mój Bóg budzi się i do końca życia muzycznie. Wychodzi Jimi Hendrix, momentalnie go poznałem, to charakterystyczne, zbierałem fenderę pod pachą. Za nim szły trzy dziewczyny z takiego amerykańskiego zespołu The Chiffons. Nie wiem, ktoś z Państwa się może orientuje. One miały taki przerwy w 1963 roku, He's so fine i George Harrison, nie wiem, chyba przypadkowo, bo przecież był młody, to słyszał z tego, identyczne nuty zapożyczył i wyszło My Sweet Lord. To była sprawa sądowa, prawie $1 milion zapłaconych i tak dalej. I one były wtedy, Linda Eastman, żona Paula McCartneya, mętnie, nie pamiętam, ona tam była jako dziennikarka Rolling Stone'a. I z limuzyn wypadli
Paul McCartney z tą Jane Asher, tak? Z Jane Asher, no to ładna dziewczynka. I George Harrison z przyszłą małżonką, która rozkochała w sobie Erika Claptona, poet, tak. No i to oczywiście gęba otwarta, byłem tak zszokowany, bo to tak jakby mnie ktoś puścił niesamowite miejsce, za chwilę wiedziałem, że to zginie, przepadnie, niecałe historii. No i to było moje pierwsze spotkanie z Beatlesami, to znaczy z połówką Beatlesów. Drugie to już było 68 rok. Ja do Liverpoolu pojechałem w 67 roku na pogrzeb Briana Epsteina, to się nieszczęście stało prawie obok mnie, bo ja mieszkałem w Manor House u tej lekarki, dentystki z Lublina, a on biedny tam w okolicznościach takich dziwnych. I ci Beatlesi, ja powiem Państwu tak, pierwsza płyta, jaką dostałem, to dostałem Love Me Do od siostry z Kanady. Nawet nie wiedziałem, co to jest. Przyszły trzy single, Love Me Do z piosenką Love Me Do, Moon River, to z taką muzyką do filmu Śniadanie u Tiffany'ego, Męczyniego i Diana, która Ankiem z najlepsze przywiarze. I potem się okazało, że Radio Luxemburg to gra. Grało. Ja już wiedziałem, że zespół nazywa się The Beatles, a potem to już była Beatlemania. I najśmieszniejsze, że te single, które ja mam do dzisiaj, nawet ich nie przenosiłem w domu, chodziłem, ktoś mi powiedział, że w Radiu Lublin płacą za udostępnienie, przegranie. Tak. Co za niosę, to mi nas to nie interesuje, my to mamy i tak dalej. My nitko nie grali. Taki był tutaj kolekcjoner Parku Ryło, zresztą fajny człowiek. On im dostarczał różne tam rzeczy, konie Francis, Presleya wczesnego i tak dalej. Moich głów nie chcieli. Nie chcieli do pewnego momentu, no minęły lata, kiedy zrobiło się Radio Akademickie słynne w całej Polsce, żebyśmy mieli nowości. Upomniała się o mnie trójka. Zadzwonili, że tam w Lublinie jest facet, który ma jeszcze przed wydawnictwem płyty. I tak dostałem pierwszy program, który się nazywał Pierwszy Obrot. Ale ponieważ byłem aresztowany w 68 roku, miałem złe papiery, nie wolno mi było używać nazwiska. Brutalnie to mówię, takie były czasy. To był późniejszy, siermiężny Gomułka. Występowałem jako J i nic więcej. I tę audycję tak filmowałem. I wtedy, nie będę opowiadał szczegółów, po raz pierwszy mnie wywalono z pracy, uratował mnie redaktor Tomanek, być może niektórym z Państwa znany. Najporządniejszy facet, jaki tam był, chociaż jego posądzano, PZPR, o różne straszne rzeczy. To był facet, który potrafił w oczy wszystko. On mnie uratował. Poszedł i powiedział, że on odejdzie z rady, jak mnie wyrzuca. Kiedyś mi to tłumaczył, że ja mu przypominałem jego młodość, jaką tam latał pierwszy w radiu, na przykład on był też taki szalony. On był rzeczywiście szalonym redaktorem do końca. Niedawno zmarł, niestety. W pięknym zresztą wieku. I muszę Państwu powiedzieć, że wracając do tych Beatlesów, było w Beatlesach była najważniejsza rzecz, czyli jest nadal i do końca świata. Beatlesi to melodie, muzyka to melodie. Ani Strauss, ani Beethoven, ani Chopin nie przetrwaliby, gdyby nie pozostawili nam to, co raz się usłyszy i można zobaczyć. Beatlesi po prostu pobili wszelkie rekordy świata. Oni nie byli wybitnymi muzykami i bardzo dobrze, bo postawiali na kompozycję. George Martin, którego miałem okazję poznać eleganckiego przy Abbey Road, ale w takim czasie, kiedy jeszcze się Abbey Road płyta nie ukazała i nie zrobiłem sobie do dzisiaj, nie mogę wybaczyć zdjęcia przechodząc przez to. Przechodząc o, przez to. Bo mogłem sobie zrobić, ale ja już byłem poza. Nie, odwrotnie. To jest taka nowojorska grupa soulowa, która sobie taką układkę zrobiła.
klimaty surowe, klimaty Beatlesów tu prawie nie występują, ale płyta jest jak Abbey Road, nie? No, taka ciekawostka. Dzisiaj wziąłem, żeby to Państwu pokazać, tam ta parę ciekawostek ma. I Beatlesów kochałem za melodię, zresztą wracając do festiwalu w Woodstock w 1969 roku. Muszę Państwu powiedzieć, że to był festiwal pod hasłami miłości, pokoju, Wietnam przecież. Masę młodych Amerykanów wysyłano tam, a rzeźnia była niesamowita, więc to był taki protest. Najdziwniejsze, że ten festiwal, to ja to zauważyłem, był bardzo katolicki. Mimo, że Stany Zjednoczone tych religii mają wiele różnych, katolicki sam miałem krzyżyk tutaj. No i właściwie festiwal Woodstock, nie było tam Beatlesów. Żałuję, że nie było ani Led Zeppelin, ani Rolling Stonesów. To oni zignorowali po prostu ten festiwal, do dzisiaj chyba nie. No, nie mogą sobie tego wybaczyć. A festiwal dla mnie był najważniejszy w przypadku Hendrixa. Hendrix zresztą poza programem wystąpił, była straszna burza, błota, tam się wszyscy tarzali, scenę zamknięto, żeby, bo ta scena była taka, że jakby w Lublinie ktoś wystawił dzisiaj scenę taką, to by go wyśmiali, opisali i tak dalej, zbita z desek prosto i tak dalej. To było wszystko było zalane i podłączone do prądu. No ale taki Alvin Lee, zespół Tenious After, z... O, tam pani widzę, ma Abbey Road, to ogląda. Podobne, nie? No i Hendrix wystąpił, miał wystąpić wieczorem, późno w nocy, wystąpił w poniedziałek, już strasznie dużo ludzi szło w kierunku Nowego Jorku, jechało tymi pomalowanymi w kwiatki samochodami, nawet jeden taki po Lublinie jeździł, gdy miał pieniądze, tam odkupił go. I Hendrix dał wspaniały występ, naprawdę wspaniały i miałem wielką satysfakcję, bo w tym tłumie mniejszym, jak byłem tuż przed sceną, szedł, stanął, podszedł, mówi, ja cię znam, żeśmy sobie kochnęli. Także ta piocha ma tu Hendrixa. A skąd to znał? Bo w 1967 roku chodziłem po różnych wytwórniach i załatwiałem, prosiłem, żeby mnie wpisywano na mailing listy, takie listy dla DJ i przesyłano płyty nowe. Przed ukazaniem się często bez okładek, jak Leila Claptona przyszła bez okładki, za jakimś tam listem od Roberta Stigwooda, do mojej wiadomości, że Leila to jest Patty Boyd i żebym z tego nie rozpowszechniał. I takie były sytuacje często, że mi się w tych wytwórniach nie udało. Na przykład nie zapomnę spotkania w takiej firmie Pi Records, w której nagrywali grupa The Kings, Sandy Shaw. Ja wiem, że Państwu młodym te nazwiska nic nie mówią. Donovan i wtedy Donovan, ale nie chodziło o Donovana, chodziło o Davida Bowie. No to już. To jest taki dystans, marnie dawno dużo się mówiło. David Bowie chodził z saksofonem, on nie śpiewał, on grał na saksofonie tam. Ja go zauważyłem, bo był taki dziwolog, coś takiego. Tak patrzyłem na niego, ja go zapamiętałem, bo potem jak się pojawił utwór Space Oddity, jeden z moich najbardziej ukochanych utworów, no to ten David Bowie stał się ważny po latach. No ale chodziłem i po takim wytwórniach Philips, EMI, to wtedy Vertigo się rodziła, taka progresywna firma, Island to Blackwell założył, taki człowiek, który z Jamajki przyjechał, zaczął lansować reggae, między innymi właśnie biały album Beatles ma piosenkę, która się nabija z reggae, czyli Oblady, Oblada i tak dalej. Zresztą na Jamajce nie bardzo lubił. To jest taka kwiatka piosenka. No i takie to były, proszę Państwa, początki. Mówię, Beatlesi to przede wszystkim melodie. Cudowne melodie,
i tego się nie da zrobić. To przetrwa. Nas nie będzie, następnych pokoleń nie będzie, melodie będą fruwały. Ja tak czasami odnoszę wrażenie, że rodzi się człowiek i zna jest tutaj. Chociaż mówią, że to plagiat. Taki trochę plagiat to jest z 53 roku. Jaki trochę. Ale to chyba makasa. Boże, już tyle. Pamiętajcie Państwo, że lata 50., 60., 70. to była bijatyka na melodię. Jak ktoś nie wymyślił melodyjki, to nie miał po prostu hita, nie sprzedał płyty. Tego singla, szło się do sklepu, kupował się ten singla na melodię. A progresywny rok. Bo tak często mówią, a to były chałtura, te piosenki lata 60., jakieś tam 3-minutowe przeboje. A progresywny rok przetrwał do dzisiaj, czyli muzyka Pink Floydów, Led Zeppelin, Genesis, tych wszystkich wielkich grup, ona jest melodyjna. Oni to przejęli po prostu, ci muzycy, następne pokolenie. I nie było siły, musiała być melodia. Tylko ale też były długie partie gitary, solówki, utwory miały po 12 minut, 8 minut i tak do dzisiaj to. I one są do dzisiaj kochane, bo znamy masę utworów tych z rocka progresywnego, których jesteśmy w stanie zanucić, zagwizdać. Taka jest prawda. Bo to ten syf, który jest w tej chwili w muzyce, cyfra, tak? Ja do końca pracowałem w studiu i Grzesiu Ciechowski, który przyjechał na pierwsze zdanie, mówi, czy jest komputer w studiu? Nawet po co ci komputer? Masz przecież Republikę, chłopcy trochę umieją grać. Nie ma komputera, to ja tu nie będę nagrywał. I myśmy się nie lubili przez to, bo ja zwalczałem cyfrę, ja uważałem, że muzycy powinni na żywo grać. Niechby nawet tracili dzień za dniem w ćwiczeniach, ale jednak muzyka się walczyło o tą stopę, o werbę, o blaszkę, o wszystko, żeby to było muzyczne. Dzisiaj ludzie kupują winyle. Dlaczego? Dlatego, że chcą żywej muzyki. Boże, świadoma inaczej brzmi. Ona tak brzmi, jak ja mówię, młoda kobieta, która ma piękne piersi, miło się przytulić. Zwłaszcza kiedy jest jeszcze golutka. A CD i cyfra to jest decha. No. To jest decha w dźwięku. Jak się tego nie słyszy, to trudno. I potem się to, drodzy Państwo, przerodziło w spotkanie przypadkowe w klubie Azory z zespołem ze Staszica, z perkusistą, studentem z MCS-u, który już się wtedy nazywał, w 69. Po mojej powrocie z festiwalu w Łódź, tak przerodziło się to w coś, co się nazywało Budka Suflera. On się już wtedy tak nazywał, Cygowski tą nazwę puknął w słownik, trafił akurat pod ten box angielski Budka Suflera. Zawsze często śmialiśmy, że dobrze, że to trafił, bo Walicki, Franek Walicki, który był takim legendarnym menadżerem, mówił do mnie, nie, oni muszą zmienić nazwę, to jest syf, nie nazwa, Budka Suflera, co to jest i tak dalej. To ja mówię, Franek, ale jakby trafił w gówno, na przykład po angielsku, no. I co by się nazwać, gówno z Lublina? I nie chciał się zająć, nie chciał mi pomóc, bo na początku było ciężko, tak dalece ciężko, że Radio Lublin mi nie pozwoliło puszczać snu o Dolinie. Sen o Dolinie Budki przez pół roku się nie pojawił na antenie radiologii. To jest nie do uwierzenia. Ja piszę książkę, bo to są, wie pani, konkretne decyzje konkretnych ludzi. Takie były czasy, to już był Przeżykiewicz. I gdyby nie rozgłośna Harcerska, gdyby nie Janusz Kosiński, gdyby na siłę granie tam, bo tam gdzieś Marek Gaszyński prosił o kopię, zadzwonił mu za jakąś kopię snu o Dolinie.
godziny. No, interes z obu stron. To jest to druga rzecz. I trzecia rzecz, która dla młodych muzyków z Anglii była bardzo ważna, że w Hamburgu były zupełnie inne warunki dla muzyki. Najpierw to, że w Anglii był taki system. Jak zespół gdzieś tam gra, na przykład w kawiarnie, i dostaje za to 5 funtów, jak Beatlesy trochę później, funt na jednego. I oni byli na scenie tylko jedną godzinę, ale w tym 5 funtów było włączone jeszcze jedna godzina próby. Możliwość być na scenie sama po sobie była traktowana jak forma płatności. Bo zespół rockowy w Liverpoolu, w Anglii, on nie miał możliwości dla próby. Bo nikt nie chciał w jakimś tam ośrodku mieszkaniowym, żeby ktoś tam w jakiejś hale robił ten galas. I to Anglia, ona jest spokojna strona, bardzo konserwatywna. Ona tego nie lubi, że gdzieś tam jest galas. I w sierpniu roku 1966 w Indrze oni dostali, kontrakt był na 200 dojczmarek. Na człowieka za tydzień. To wiele ili mało, czy dużo? Zależy. Na funt przelicznik był 11. Na tydzień. Ale z tego 10% czy 20% należało do Alana Williams, który on nikt nie otrzymał. To jest też ten fakt. Ale Beatlesy otrzymywali 1180. Po szkole technicznej on zaczął taką praktykę na lotnisku jako asystent mechanika. Asystent mechanika na lotnisku to już zawód, to już jakieś wykształcenie, to już jakaś odpowiedzialność. Da? On zarabiał, tu my mamy 180 marek na tydzień, on zarabiał 45 marek. 45 na miesiąc. I z tych 18 było odliczone na ten bilet przejazdowy na transport. Bo to lotnisko, to on jechał autobusem, pociągiem i tak dalej, to jest parę godzin to trwało tam dojechać. No to on zarabiał 33 na miesiąc. Ну, или на практически 8 ДМ на тиждень. Есть разница? Так вот, треба уважать, что то зарабатывали хлопаки без жодного музыкального вичтовцения. Вообще без жодного там диплома, там, коли як скончили школу. И тут на тебе рок-н-ролл и поехали. Зрозуміло є це, так? То Індра. Індра, то есть конец року 60-х. А зараз їдемо далі. Ну, так, поїдемо далі. І так відкладаємо, що задзвонили, завдяки познати, що chcą taki wywiad zrobić, to będzie trwało 10-15 minut z prezentacją nagrań. No, także sorry, ale oddalę się, bo potem następna stacja rozstawa, tak dzisiaj od rana udzielam wywiady. Najśmieszniejsze, że radio, w którym robiliśmy tę płytę radio, nie zadzwoniło, szabę, żeby takich słów.
ostatnie radio z Lubiaka zadzwoniło, to Radio Centrum. Tośmy sobie z Facebooka pogadali. Także przepraszam, ale to się nałożyły dwa tego. Ludzie przekończą programy, a chcieliby porozmawiać, jaka była atmosfera, co się działo wtedy w studiu, jakie piosenki były pierwszą nagrywane. No niestety, Beatlesi przegrywają to wszystko. Sorry, no, ale taki specjalny dzień dziewczyna odeszła. Przepraszam jeszcze raz. Dziękujemy Ci, Jorku, oklaski dla Jurka. Zapraszamy jutro. Dziękuję. No. No. Dziękujemy, że przyszedłeś. No.